Jak najbardziej. Tylko bez przesady, wiesz. Z przesadą. Ja dalej myślę, że nie jestem presją. Myślałem, że tam zakresuje, to już idziemy, nie? Tak się pchałeś. Się a teraz, ta, a teraz nas, nie, chyba, nas nie, chyba nie chcesz nas zawieść. I nas, naszych trzech słuchaczy. Czyli mamy Karola, mojej mamy i to jednak dwóch w sumie. Wróciło do czterech, bo ja wróciłem. Ale to dowodzi, że jak się bardzo chce, to się udaje. Słyszysz się? Słyszę się. Można w dupie. Mojego grzydylka. To witamy. Witamy się. Witamy. Długo czekany nasz gość. Poczekaj, ja was stuknę. Poproszę, zdaj z dźwigu. Tak planowaliśmy, mieliśmy się spotkać. A między innymi dlaczego się nie spotkaliśmy? No właśnie, Krzysiek, dlaczego się nie spotkaliśmy? Bo ja nie umówiłem z menadżerką Tomka. Nie umówiłem spotkania i dlatego nie mogliśmy się spotkać. No, no w końcu się udało. W końcu się udało. Czyli co, co tydzień temu miałeś, że się nie udało? A tydzień temu byłem klasycznie, po prostu byłem po dyżurze, zmęczony i jakoś tak wigor mi siadł. Przytem na chatę się wyspać. A gdzie stałem ty? O 19 i tak wiesz. Gdzie stacjonujesz? W jakim szpitalu? Teraz stacjonuję w szpitalu słupskim, WSSS, szpital słupski. Imienia Janusza Kroczaka, pozdrawiam serdecznie. Może będziemy mieli kolejnych słuchaczy. Byliście kiedyś w Lęborku? Przejazdem. Przejazdem. Ale nie zatrzymywałem się. LBK na zawsze w sercu. Nie, ale swoją drogą, jak kiedyś będziecie, to jest bardzo spoko knajpa. Zrobię lokowanie produktu. Nie, jest W i Spółka, bardzo polecam. Bardzo fajna jak? Knajpka. W i Spółka. To jest mojego ziomka, DJ-a zresztą trójmiejskiego. Nie, może chce zostać anonimowy, więc nie będę mówił, ale... A może nie chce zostać? A DJ Arima, nie wiem, czy znacie. Nie znamy. A co tam serwują? Serwują tam woła. Ale jeszcze okay. Skurczak. Warto rozkminić. Chyba nie ma menu wege, bo to jest taka knajpa, wiesz, że tam nie wypada, żeby wege serwować. A działa w pandemii, prawicowa. Czy upadnie już tego? A nie, powiem ci, że tam był trudny początek, bo rynek lęborski jest dosyć ciężki, jak nie wiecie, to wam zdradzę ten sekret. Rynek taki małe miasto, pierogi na wynos, garmasz i zapieksy po trójkę. A kebab z tego Polski też jest? Jest kebab. Jest tam wiele kebabów. Klasycznie przy dworcu, nie? Tam w jakichś takich centralnych miastach. To jest kebab centralny, tak zwany? I jeszcze jest kebab matka. Jeszcze jest kebab z tego miejski w okolicach rynku starego, tego kwadratowego. I zawsze są różne teorie, nie? Bo czasami mówią, że kebab ten w centrum miasta jest najlepszy, ale są też hejterzy takich kebabów, twierdzą, że te na uboczu są fajne, bo tam się starają. No tak, przy targowiskach podobno. No i zawsze w kebabie centralnym jest pani, która ma prawo pierwszego kęsa, to znaczy zanim się zaserwuje, to musi skosztować czy dobry i najpierw hap. Znaczy chyba, nie wiem, nie chcę być teraz, ale taka teoria była, że jak jest obcokrajowiec, który robi tego kebaba, to tam jest zawsze lepiej, nie? Tak mi się wydaje, że tak z polskiego noża tak nie smakuje. Znaczy tam duro motry i wiesz, tam kroi. Jest... Że co specjalny jest inny. Jest dużo teorii na ten temat chyba. No ale mówi, że mu się to kręci, że był ciężki początek, to się... Ja byłem tam w sumie od samego, to chyba w 16 roku się tak najpierw otworzyła. I teraz w pandemii trochę to wybuchło, bo dostawy na wynos wbrew pozorom... Działają. Działają, u niego działały, nie? Bo to, tylko, jest, że... bo to jest w sumie trudne może być do rozkminienia, żeby dobrą wołowinę na wynos pyknąć. To jest trudne. Ja spotkałem się kiedyś sam, że w Słupsku odmówili dostawy steka, bo powiedzieli, że na wynos to będzie kapeć. A to często właśnie robią tutaj choćby. Ale tutaj też pamiętam, w pandemii zaczęli knajpy zaczęły dawać steka surowego i instrukcje na kartce, jak mają, no, masz no tego to, przyrządzić. To spoko. Nie wiem, czy bym sobie z tym poradził. Nie jestem jakimś tam asem. Ale... A co robisz z zawodu? Przypomnij.
Ja to w ogóle w życiu dużo zawodów robiłem, a skończyłem na tym, że jak to mój kolega kiedyś powiedział, kim jesteś, ja powiedziałem, jestem chirurgiem, powiedział, chirurgiem to będziesz, jak zdasz egzamin. Mówię, no mocne, w sumie pokory mnie nauczył. Wszedłem do dyżurki, powtórzyłem tą historię, a mój kolega, można to przeklinać, czy nie? Można. Ja, co ty pierdolisz? Ja mówię, no tak powiedział. Operujesz? No operuję. No to jesteś, no to jestem. Także, jesteś chirurgiem. Także jestem chirurgiem. Prawda. Egzamin mam w tym roku, także. Aha, czy jeszcze nie jesteś... jestem specjalistą, tak jak Krzychu. Krzysztof tutaj. Tak, tak, znam tego pana obok też. Tylko mogę, jeszcze jestem takim po czwarką, ale już pomału wychodzą mi skrzydełka. Okay. Surgical paproch taki. A teraz senior surgical paproch. A teraz jesteś... Jesteś chief residentem? Jestem chief residentem, no. I musisz robić jakieś rzeczy w związku z tym? Bo ja na przykład miałem dużo obowiązków, między innymi bycie opierdalanym przez byłego szefa. Opierdalał, ale już przestał. Głównym obowiązkiem to zajmować się stażystami, stażystkami. A, to zabrzmiało dobrze. On tak zawsze mówi, o, do stażystki to Tomek się zajmie. Nie wiem, czemu. Może dobrze się zajmujesz. No, taki mam sznyt dydaktyczny jeszcze chyba z kliniki. Miałem krótki epizod w klinice. To ładnie. A teraz siedzisz na oddziale covidowym. No właśnie. COVID-kowie. Tak. Operujesz? Operujesz? Covidowych nie, nie operuję. Ale w ogóle operujesz coś teraz? Nie, nie operuję. Nie operuję od grudnia nic. Nic a nic. Drobne, wiesz, zabiegi miejscówki takie na tym COVID-zie. Wbrew pozorom jest strasznie dużo pacjentów, które potrzebują opieki chirurgicznej tam, nie? W sensie, wiesz, leżący, ranny, pooperacyjni, chorzy też mają COVID-a, to zjeżdżają do nas, więc tam chirurg się przydaje, ale żebym operował, to nie. Ale no, wiesz, jakie jest ciężkie rzemiosło. Sztuki zmieniania opatrunku i dbania o tą ranę i takie tam różne cuda. Także jest co robić, nie narzekam. No a macie, mieście takie sytuacje, że, no, że ktoś trafił na bufor, bo miał gorączkę, a się okazało, że ma chorobę chirurgiczną? Tak. No my już mieliśmy tego pełno razy. Przechodzony, skisły pęcherzyk żółciowy. Gościa pobolewało, miał gorączkę, no ale no, włożyli go na bufor. Jak siedział z tymi covidowymi, to się zagażali, czy? Nie, dobrze tam ich wybuforowali, ale no, nie zmienia faktu, że przez tą pandemię trochę ludzie mają przechodzone te choroby. Nie? Te tam 75 tysięcy więcej, czy tam ile to było? No tam blisko 100% więcej było zgonów, tak? W listopadzie. Tak. Z powodu innych chorób niż COVID. Trochę teraz zbierasz swoje żniwko. A jak przepełnienie teraz dużo jest? Powiem ci, że jest full, nie? Cały full czas. Jest. Cały full czas. Także czasami są dni, że są kolejki. Są, a ile tak, łóżek tam jest? Są dwa oddziały. Pierwszy, pozdrawiam serdecznie. Reaktor jeden. Reaktor jeden właśnie. A drugi oddział? Pierdolcie się. A drugi, poczekaj, jak on miał? A, drugi po prostu. Całe życie drugi. Nawet tak pierwszy to drugi. No ale łącznie łóżek jest 60, nie? No i właściwie jest takie wykorzystanie, myślę, że powyżej 85% na pewno. Bo najbliższy pewnie jest w Wejherowie. Wejherowo, ale jest takie małe miasteczko, już zachodniopomorskie. Tam się rzadko zapuszcza, bo się boję zachodniopomorskiego. To Z na początku. Tak, Z, no. Łatwo ich poznać. Między innymi po tym. I Sławnie. Wiesz, Sławnie. To jest tak mały szpitalik powiatowy zupełnie, ale chyba cały jest covidowy przekształcony. Zapotrzebowanie generalnie jest, ale właśnie a propos, chciałem ci, Krzysiu, zapytać o ten, co mówiłeś, no, w Gdańsku, co się otwiera ten szpital, czy nie? Otworzył się. Tak? Otworzył się, tak. No, jeden z moich kolegów, Łukasz, już tam pracuje, jest też chirurgiem, ale został oddelegowany, chociaż troszkę też w sumie chciał, do pracy z pacjentami covidowymi. I ten szpital już pracuje. I oni tam normalnie też kroją, czy? Nie. To jest tylko zachowawcze. U nas operujący taki szpital to jest marynarki wojennej na przykład. No, nie? I tam jest chirurgia covidowa. Jak jest ktoś z covidem wymagający operacji, to tam jest na przykład odsyłany. No chyba, że ma jakąś operację, której tam się nie da zrobić, na przykład kardio, neurochirurgię, torako, no to wtedy na akademii jest oczywiście operowany i tam wszyscy w tych strojach paradują. No. A jak atmosfera teraz? Jest wizja na lepiej? Czy... Mówisz atmosfera wśród personelu? Wśród personelu. No bo spoko dosyć. Nie mieliście takich sytuacji, że tam że ktoś umarł, leżał pod łóżkiem, a nikt nie miał... Pomidor. Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Okay. Nie, żartuję. Ale wiesz co, jest, no opieka jest, no wszyscy tam stają naprawdę, jest taki zaopiekowany ten oddział. Uważam, że każdy tam staje na głowie, że to wszystko było dobrze. Ale jest tego dużo, jest to wszystko w tych kombinezonach. No czasami się zdarzy sytuacja, że wiesz, no ktoś po prostu w trakcie snu tam odejdzie, no i znajdziesz go tam po godzinie. No nie masz czasami na to wpływu, nie? Są regularne obchody, czasami się tam
taka sytuacja zdarzy, ale raczej ten monitoring jest ścisły, nie? Czyli dalej te żniwa ten COVID robi niezłe. Ja myślę, że tak, nie? Że to dosyć jest sporo. Nie wiem, czy takie te statystyczne, jakiś rekordzista chyba miał 8, wiesz, zgonów na dyżurze. U nas kolega miał 5. Ktoś miał 6, ja miałem 4. U nas też miał ktoś 5. Bo ja tak sobie rzuciłem teraz jeszcze na statystyki, to 400 osób dziennie umiera w Polsce covidowo. A co ciekawe, dzisiaj wszedłem z ciekawości na TVN24, na stronę główną i scrollowałem i nie znalazłem COVID-u w głównych informacjach. Było, że gdzieś na Krupówkach się bawili bez masek, ale tak, to tylko COVID tam zniknął. Nie? Czy już jest pasę? Nudzi no się ten temat. Już chyba nudzi się trochę. To nie będziemy mieli za dużo oglądalności. To trzeba nie gadać o COVID-zie. Musisz powiedzieć coś kontrowersyjnego i my to wtedy wytniemy w czołówkę. Na przykład coś mi wejdzie do głowy. Można. Można coś powiedzieć. Tak. A śledzisz takie doniesienia, tak jakby odnośnie badania COVID-u? Na przykład ostatnio z Krzychem się natknęliśmy na to, że te nowsze takie badania na temat przenoszenia mówią o tym, że ciężko się zarazić przez powierzchnię, dotykając tej samej powierzchni, co osoba zarażona. I czy śledzisz te informacje? Jakieś? Wiesz co, ja zatrzymałem się na tej informacji, że tak staram się na bieżąco, to szefowa, bo kobietę szefową, bardzo spoko, zresztą pozdrawiam. Nie, ale wiesz co, najważniejsze jest chyba jednak ten oddechowe zakażenie, nie? Tutaj jest zdecydowanie i dezynfekcja, wiadomo, tak, ale maska i chyba główny FFP3 to jest to. Bo Krzychu już to podejrzewał dawno, bo mówię, kurwa, po chuj oni dezynfekują ulicę na przykład. To jest kurwa głupota, nie? Totalna głupota. Dla mnie na przykład to, co się dzieje teraz, zauważyłem, że niby odmrozili hotele, tak? Chodzę ostatnio do hotelu, oni są bez masek, tylko mają kurwa pleksy. No, to jest żart. Nie? Właśnie, o tym się nie mówi za bardzo, że chodzą w tych przyłbicach i kurwa oddychają dokładnie powietrzem bez filtrowania. Tak, ale zauważcie, że nigdy nie było w ogóle takiej dyskusji. Cały czas było tylko mówienie, że musisz zasłaniać usta i nos, ale nie było nigdy powiedziane czym. I są te koronkowe maseczki, bukake shield, ten taki do zbierania shotów, ta przyłbica taka górna, przyłbica okularowa. I tak dalej. Tak. Teraz jeszcze pojawił się temat zakładania dwóch maseczek. Tak. Gdzie ty czytałeś? W WHO? Nie, czy nie, to było na newsach NBC. No, na newsach NBC, że masz mieć... Że pod dwie gumy zakładasz naraz. Taka skuteczność podwójna. Nie? Jak w American Pie. Tam też musiał dwie gumy założyć. Nie, wyszło, że nakładasz normalną maskę, taką, powiedzmy, maskę chirurgiczną, a na to jeszcze materiałową. Tak. Ja w ogóle nie wierzę, Karola, w ten taki plastik. Nie? Mam wrażenie, że to w ogóle odbija ten ruch powietrza w dół. Sypie się koroniak na przykład z nosa tam na dół. Sypie ci się na dół, no. Ale nie, dla mnie też to się wydawało bez sensu. To takie na przykład pokazują tych ludzi, którzy z takimi sprayami chodzą i sprayują ulicę od tego nie COVID-a. Nie było akcji, że z helikopterów coś tam rzucali na Warszawę, czy z jakimś tam... No było chyba coś takiego kiedyś. Nie, do tego nie słyszałem, ale... No nie, czy teraz nie ten, no tak mi się coś koło głowy bujarzy. Ale mogło tak wpaść do głowy komuś. Było że rzucali jakieś tam sierp. Ale to przecież, inaczej ja też nie namawiam, żeby nie myć rąk, nie? Zresztą jak jesteś chirurgiem, to wiesz, że dla nas tak naprawdę nic się nie zmieniło, bo jak jesteś nowoczesnym chirurgiem, w sensie nie oldschoolowcem mega, który tam się drapie po jajach, później pacjenta drapie po jajach, a później kolejnego tam maca po szyi, no to dla nas zawsze to już nie było nic nowego, że musisz umyć ręce, zdezynfekować i iść do kolejnego. No. Ale powiem ci teraz zaskoczenie, bo mój szef na przykład był w Japonii i tam w ogóle nie myją rąk, nie? Tylko dezynfekują. I twierdzą, że spirytem. Spirytem, ale totalnie bez mydła, bez wody, bo twierdzą, że wtedy te pory otwierasz i tam jakieś cuda się dzieją. Tylko spiryt i to tak 5-10 sekund i wjazd. Nie? Ciekawe. Niemcy kiedyś mieli taką teorię, że tam parę lat temu, jak mój kolega był w ośrodku gdzieś tam... Kreska mi gryzie po palcu, przepraszam. Już nie. Że myją się, jak jesteś cały dzień na bloku, to myjesz się mydłem tylko do pierwszego zabiegu. Czyli tylko jak przychodzisz z domu czy z oddziału i tam nałapałeś jakiś syfów, to się myjesz, a później tylko dezynfekujesz ręce. W ogóle ich nie myjesz. A chyba nikt nie będzie przychodził do takiego. Ale ostatnio ja natrafiłem na jakiś to inspektorat ochrony zdrowia w Polsce. Zrobił badania komunikacji publicznej, wózków w centrach handlowych,
Czegoś jeszcze i czegoś jeszcze. Wymazy, tak? Robili. Wymazy. I po prostu robili całe spektrum. Czyli tam jakieś te fecalius wszystkie były. Fecalius. I Enterococcus fecalius. Enterococcus fecalius. I się okazało, że Trójmiasto najgorzej w Polsce wypada. Pod względem, jeżeli chodzi o na przykład najwięcej gówna na wózkach w centrach handlowych, na wózkach, czyli w Oszonach, Realach. Ale to... Ja umijam Oszona i Reala też, Biedronkę też, Lidla w sumie też, w ogóle sklepy. Uwielbiasz? Nie, właśnie umijam. To dobrze. A jak musisz coś kupić, to co? Nie, no wiesz, wspieram taki lokalny markety jakieś osiedlowe, gdzie jest jeszcze pani Krysia z zeszytem i coś tam można w kreskę, jak nie masz czasami przy sobie akurat gotówki. Tak wiesz. To ja nie lubię takich wielkoformatowych sklepów, nie? Uważam, że to tak, w ogóle jest taki dużo łożenia jest napływ, wyziew zachodu lat 90. i wszyscy się tym zachłysnęli i zajebiście. A czasami uważam, są dobrze. Plus stolec na wózkach. No plus stolec na wózkach, to już w ogóle też... say no more, tak, nigdy tak. Tam nie pójdę. Ale jeszcze w temacie tego, to tak sobie właśnie ostatnio gadaliśmy z Krzychem o tym, o tych maskach i tak ostatnio właśnie zwróciłem uwagę, poszedłem właśnie do takiego wielkiego powierzchniowego sklepu i wchodzi takich chyba z pięciu typa. Maski poniżej nosa wszyscy i podchodzą do dezynfekcji i wszyscy rączki spryskają. Tak sobie myślę, kurwa. Ale wiesz, to też trochę się wzięło na pewno z dezinformacji jakiejś, która była, bo na początku, nie tylko w Polsce, ale wszędzie było, że była panika, karencja na przykład, nie wiem, warzyw z warzywniaka, które leżały tam, albo wziąłeś do siatki, przynosiłeś do domu, zostawiałeś w rogu na wszelki wypadek, albo kurwa, że było rozkminianie. Sprzedawali zestawy do czyszczenia warzyw. Na marchewce zostaje tyle i tyle, na buraku tyle i tyle, na kartce papieru, ale nie z recyklingu, bo z recyklingu dłużej. Ale to jest informacje z jakiejś pani domu, czy? Nie no, to by się spuszczały nad tym jakieś poważne tam pisma i strony naukowe, gdzie rozkminiali rzeczywiście, że jeżeli blat jest wykonany z metalu takiego, a jeżeli jest ze szkła, to ile ten wirus tam przeżywa, ale to chyba się okazuje, że ta droga przekazywania to jest jakaś taka... Jest w ogóle ta teoria, że znaczy, nie wiem, stymulacja podprogowa znaczy. Typu właśnie, wiesz, przez ręce czy przez spojówki uodparnia się na tego wirusa, nie? I przynajmniej taką teorię tutaj tam nasi lekarze i tam gdzieś nasza moja szefowa wyczaiła, że niektórzy po prostu przy takim stałym kontakcie, to się szczególnie wzięło z tych pierwszych pracowników oddziałów covidowych, którzy się zabezpieczali, nie byli jeszcze szczepieni, bardzo dużo z nich tam zachorowało, mimo że tam starali się jakoś tam, wiesz, zabezpieczać, ale pewnie te śluzy lekka, może jakoś lekka tam... ekspozycja. Tak, że taka podprogowa ekspozycja typu przede wszystkim przez śluzówkę, czy przez to tych tu odparniać w jakiś tam sposób. No ja nie zachorowałem. No właśnie, miałem się cię zapytać, ty nie chorowałeś? Nie, nie byłem, a... podejrzewasz, że mógłbyś mieć na przykład, że coś tam cię kiedyś lekko tam zaczęło... Cholera wie, wiesz co, ja w ogóle miałem taką sytuację, że w zeszłym roku jak to wszystko wybuchło, to byłem w górach i wyszedł premier i powiedział, że 15 godzin albo wyjazd, nie? No to ja szybko w samochód, swoją drogą trzy mandaty dostałem, właśnie niedawno przyszedł jeden parę dni temu, łącznie chyba jeszcze z dwójkę musiałem dopłacić tam Austriakom i tak dalej. No i wiesz, wróciłem i szef mi od razu powiedział do mnie, to 4 tygodnie jesteś na chacie, nie? Najpierw dwa, potem drugie dwa, potem znowu przyszedłem, potem u nas wybuch COVID pierwszy na oddziale, musieliśmy zrobić covidową całą chirurgię, więc... To już marzec był. No już prawie kwiecień, nie? Generalnie przy 3 miesiące chyba mnie w tym roku poprzednim, 2020, nie było w ogóle w robocie. Przez te wszystkie kwarantanny, jakieś izolacje i pierdoły. Ale raz mi głowa bolała, tak, że bez picia alkoholu wcześniej. To się rzadko zdarza, żeby mi głowa bolała. Może to było to. No ja straciłem smak na kilka miesięcy i węch. Ale wrócił ci? Tak. No znam takich, co nie wrócił, nie? Tak? No. Karol, po ilu miesiącach od tego twojego incydentu sobie robiłeś przeciwciała? 2-3. Igły, no nie ma. Nie ma? No, ale sam mówiłeś, że lekki przebieg nie tworzy przeciwciał. Tworzy, znaczy w sensie mniejsze, im ciężej przejdziesz, tym więcej ich masz. Jakoś tak, to nie tak, nie? No to mnie głowa bolała, jeden dzień się źle czułem, drugi już dobrze i chyba trzeciego ja straciłem. Ja ostatnio rozkminiałem taką rzecz, nie? Na przykład jesteś, wiesz, każdy, ludzie tracą tam całe życie. Załóżmy, że jesteś jakimś sommelierem, nie? Albo jesteś kucharzem, nie? Tracisz teraz węch i chuj. No i co dalej, nie? Ja mi się akurat możesz to, że... być tym gościem od krojenia wtedy, tą mi się akurat... tą marchewkę. Stracenie węchu mi się podobało. Najpierw, nie? No bo... Stracenie węchu mi się podobało, jest to jest okej. Okay.
Stracenie węchu ci się podobało? No nic nie czujesz. To możesz iść do takiego Oshona i nie czujesz tego stolca na tych wózkach. Możesz lizać. Właściwie, a jak już jesteś, a jak już przeszedłeś i masz przeciwciała, to możesz lizać nawet te. No ale tak naprawdę sam czytałeś, tam jest tak dużo tych różnych bakterii, że one tam... Skąd kurwa bakterie kałowe? Nie no, żartuję, wiem, bo bakterie kałowe są wszędzie generalnie. Na przykład na stopie cukrzycowej najczęściej są kurwa, ale weź wystarczy, że kamerę postawisz przy kiblu w centrum handlowym i zobaczysz tak na zlewy. I zobaczysz, ilu mężczyzn nie myje dłoni. Jest obrzydliwe, kurwa. Nawet sam typa ostatnio zwróciłem mu uwagę, może gączki pan był umył, to się na mnie wkurwił i poszedł. Dobrze cię nie zajebał. Się nie wyjebał właśnie, się wyjebałeś. Taka polska mentalność, nie? Za granicą, jak patrzysz na kogoś za długo, to się uśmiechnie i pyta się, czy się znamy, a w Polsce wyjebać się buraku. Zajebać ci. Bo chuj ci chodzi, frajerze, nie? No, to wszyscy to widzieli, nie? Ja kocham nasz naród. A jak wyglądała u was ta przemiana w szpital covidowy? Jak wygląda ten proces? Wiesz co, nasz szpital jako całość nie jest covidowy, są oddziały covidowe. Mhm. Ta chirurgia była covidowa, to był w ogóle Bangladesz, nie? Tam jeszcze totalna Czeczenia. W sensie na początku była taka świadomość, że parawan taki, wiesz, od sponsora farmaceutycznego chroni przed COVID-em, nie? Była strefa COVID, nie wchodzić, nie? Tam w ogóle nie było nic. Nie? Jak się okazało, że po moim dyżurze jest 16 osób zachorowanych, bo przyjąłem pacjenta zero, a w tym ja nie byłem chory, nie? To jest dziwna sprawa. Może ja byłem pacjentem zero. może jednak... ty przywiozłeś ten tego wirusa. Może ja go przywiozę. To dopiero wzięto na serio i naprawdę zamówiono takie grube, szyte płachty, szczelnie izolowane, zrobili strefy przejścia, wyjścia, dezynfekcji, przebierania się. I to poszło, nie? Oczyszczyliśmy się z tego. I to my mieliśmy pierwszym oddziałem. No ale jak oczyściliśmy się z tego COVID-a, to normalnie się otworzyliśmy. Ale zapotrzebowanie, no co na początku, wiadomo, burza mózgów, jakieś tam procedury, ale muszę powiedzieć, że ten oddział, co pracuje, to jest rewelacja, nie? Naprawdę, tam są procedury, każdy ich przestrzega, to chodzi. A jak sobie radzicie? Bo często się słyszy, że szpitale się zamykają, bo kogoś na przyjęciu znaleźli. To się zdarza u was? U nas to się zdarzało, że oddziały się zamykały, nie? No bo oddziały, jeżeli nie było wcześniej na przykład, nie wiem, tego oddziału covidowego, albo nie było na nim miejsca, wybuchał epidemia na oddziale, to faktycznie się zamykał, no i czekali na miejsce i często to się jeszcze zdarza, bo wtedy my staramy się, jeżeli kogoś się da wypisać, bądź się sam wypisze, to na własne żądanie, to wtedy jest oczyszczanie tego oddziału, nie? Żeby można było wystartować. No to są w ogóle chore czasy, nie? Kiedyś będziemy się chyba o tym wspominać, uczyć się. Znaczy nasze dzieci chyba w szkole. Nie, ogólnie powinniśmy się pouczyć, bo ta krzywa edukacji mega, świata jest kurwa jakaś taka, no, kiepska. Nie, to teraz ta pandemia to pokazała właśnie, jak ludzie w ogóle są w stanie rozumieć jakieś najprostsze informacje, fakty, interpretować jakieś badania, czy nawet chociaż wypowiedzi czyjeś dramat. Ja od dawna jestem zszokowany w ogóle, to chyba wszyscy wiemy, tam wiesz, jak wyprany jest mózg społeczeństwa naszego przez wszystko, internet, social media i tak dalej, ale no teraz co się dzieje w dobie tej pandemii, to już jest po prostu masakra, nie? To jest już inny level. To jest słynny mem, że tam wiesz, w klubie bierzesz kurwa dragi, to jest cool, ale szczepionka nie, bo nie wiadomo o co chodzi, nie? Od kogo to jest, to wyprodukowałeś, ja tego nie wezmę, tego gówna, nie? Tak. No, jakieś takie różne historie, nie? No teraz... Kosmos, nie? Za to szczęście nauczyciele nie chcą wziąć AstraZeneca szczepionki. Tak. Ale to Związek Nauczycieli zadecydował tak, czy kto? Nie, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego powiedział, że nie chce, żeby testowali na nich tą szczepionkę, że ona jest mniej skuteczna i że nie chce, żeby nią szczepić. Ale to tak samo... I drugi argument, ten akurat bardziej sensowny, że ta szczepionka jest dla młodszych ludzi, że dla starszych ludzi ona nie ma potwierdzonej skuteczności, czy powiedzmy zaleca się szczepienie tam do 60, a nauczyciele są starzy. Obumarłe wirusy COVID-a, tak? A to jest chyba AstraZeneca, czy co to tak? Są fragmenty, tak? No tak Nie, to nie wiem. Wiem, że tam tych jest... to nie jest ta... Ktoś mi to ostatnio powiedział z kolegów lekarzy, więc podam to jako źródło, bo nie sam tego nie czytałem, że ta nasza to jest ta Pfizera, no to wiadomo. A ta AstraZeneca to jest właśnie taki klasyk właśnie z obumartych wirusów, wiesz, pofragmentowanych cząsteczek, wiesz. Ale to jest chyba tak samo jak, nie wiem, że reprezentacja Polski jest na mistrzostwach, to wszyscy się znają na tym, jaki skład powinien być. I teraz jest na topie jest szczepionka, to każdy teraz będzie go zważał. Zrobimy ten, dyskusję. No tak, no niestety to jest... A tak nawet pewnie żadna z tych osób nie przeczytała Wikipedii o tym. A może właśnie przeczytała Wikipedię, wiesz.
Tylko też trzeba jeszcze zinterpretować to, co tylko masz rację, masz rację. Bo ja generalnie nie wiem, jakie masz doświadczenie, Krzychu też, w ogóle w każdej dziedzinie, ja mówię akurat o medycynie. Nawet na studiach ja też korzystałem z Wikipedii czasami, bo było szybciej, łatwiej, nie było tam, wiesz, legit 100% rzetelnej informacji, ale już mogłeś polizać na naukę naprawdę. No ale to trzeba jeszcze zinterpretować, nie? Mnie to strasznie wkurwia, jak ktoś mi przychodzi i mi mówi, co mam robić, jak jednak trochę czasu spędzasz nad tym wszystkim, żeby się tego nauczyć, nie? A ktoś potem dzwoni do ciebie, rodzina pacjenta i mi przez telefon zadaje pytania takie, widać, że z klucza walą. Więc ja już tam się nie dekompensuję, bo już po latach pracy stwierdziłem, że to nie ma sensu, ale jeszcze moi koledzy, czy tam niektórzy starsi, to są takie okresowe, niektórzy mają w dupie, potem znowu, potem to, potem znowu. To się dekompensują i zaczynają z nimi polemikę, która po prostu niczego nie prowadzi, nie? Strasznie mnie to wkurza. Ale to rozmowa z rodzinami to też jest, to jest też w ogóle jest inna para kloszy, ale a propos dzwonienia, to teraz po prostu telefony u nas się urywają. Cały czas dzwonią ludzie raz, że zapytać się, czy nadal operacja jest aktualna, czy mają zrobić test. No mają, to my tam szczegółowo informujemy, ale dzisiaj miałem dość ciekawy telefon, bo zadzwoniła do mnie pacjentka. Czy to może tak, jaki jest kod na kamicę pęcherzyka żółciowego ICD? No ja wiem, no znam. No jaki? No K80. K80.1 miała napisane zapalenie pęcherzyka z innym, nie, kamica pęcherzyka z innym zapaleniem. I no to są kody, które się tam wpisuje, żeby generalnie się rozliczało, no i tak, żeby coś było wpisane. Żeby dokumentację żeby budować. Żeby było, tak, ale oprócz tego słownie było napisane i pani dzwoni się zapytać, doktorze, ja miałem operację tydzień temu, wycięcia pęcherzyka i ja tak ten tydzień się zastanawiałem, ale dzisiaj to już nie wytrzymałem. Sobota, wieczór. Bo tu jest napisane, że jest kamica z innym zapaleniem. I ja się zastanawiam, co to dla mnie znaczy? A ja na początku lekko się oburzyłem i mówię, nic to dla pani nie znaczy. A jak to nic dla mnie? To są kody tam dane, że to... I się wkurwiłem już, ale później tak jak mówisz, szybko mi to odpuściło i stwierdziłem, że ludzie są zagubieni w tym świecie i po prostu opowiedziałem mi historię o ICD, co to są kody, jak się rozlicza. No to się da, ja szanuję, bo ja robię dokładnie tak, jak ty robisz, że ja mam czasami, nie wiem, czy oglądaliście Wilka z Wall Street. Nie, pierwsze słyszę. Pierwsze słyszę, to takim znanym Dorobkiewiczu, prywaciarzu, krzywodzieju. I tam jest taka fajna scena, jak on opowiada o swoim starym, że jego stary, jak ogląda sobie jakiś tam film i dzwoni do niego telefon, no i tam chodzi, krzyczy, wyzywa i w ogóle i tak dalej, po czym odbiera z angielskim akcentem, okej. Ja tak mniej więcej, jak do mnie dzwoni telefon na dyżurze, nie? Chodzę, kurwa, pierdolę, wyrzucę zaraz, wiesz, kopię wszystko, rzucam krzesłami, otwieram, halo, tak, nie, oczywiście, nie, ma pani prawo nie wiedzieć. Także, ale tak się przygotowuję do tej rozmowy, żeby to było tak, że przed odebraniem tej słuchawki. I zawsze staram się postawić jednak w miejscu tych ludzi, którzy totalnie nie wiedzą, jeżeli jest pod warunkiem, że jest ktoś miły. Ale jak to ktoś mnie wkurwi na starcie, to nie ma wybaczenia. Ale to jest problem że naszych czasów, że idzie edukacja do przodu, technika idzie do przodu i teraz załóżmy ludzie bojący się 5G stają naprzeciw naukowca i jak tutaj mają rozmawiać z nim o 5G? Jak naukowiec jakkolwiek zacznie im tłumaczyć, że to nie jest dla nich niebezpieczeństwo, to oni nie skumają tych zasad fizyki, które za tym stoją. No i tak samo w waszym przypadku, wy musicie bajki pisać dla nich, realistyczne, żeby wytłumaczyć, bo ludzie są leniwi i nie chcą, leniwi. To pytanie tej pani akurat było dość dobre, no bo w sumie jest napisane, że... To ja napisałem, że jest dobre, bo chociaż chciała dochodzić prawdy. Tak, napisałem. No rzeczywiście, pojawiły się u niej w głowie jakieś wątpliwości, co to znaczy, że z innym zapaleniem i zadzwoniła i się zapytała, no w sumie chwała jej za to. Ja może trochę przesunęło mi się to, co mówisz z tym, że za późno wyłączyłem nerw po odebraniu słuchawki, a nie przed. Ale nie macie takiego wrażenia, to tak już analizuję od wielu lat, że nie ma takiego przygotowania do życia w świecie, kurwa, w szkole, tak, liceum. Nie? Tak, to jest gadaliśmy PIT, o tym kurwa, dużo. Co to jest ZUS, tak. Co to albo jest, jak się czegoś nauczyć. Urząd skarbowy, jak... w ogóle gdzie to załatwić. Ja wyszedłem na studia i wiesz, jakoś miałem tam pracę, mówię, miałem ich wiele i mówi, rozlicz PIT-a. Co to kurwa jest, jak mam to zrobić? Nie mam pojęcia, nie? Ale nie przygotowuję. A miałeś w liceum podstawy przedsiębiorczości? No coś tam było, wiesz, ale takie brutto.net to chyba na tym się skończyło, chyba nawet nie. Brutto netto to z PZ. A biznesplanu nie robiłeś? Na przedsiębiorczości? Nie? Nie robiłem biznesplanu na przedsiębiorczości. Wiesz, to była jedna godzina w tygodniu z takim panem. Wszyscy tam się strzeliśmy z papierowych kulek. Od PO? No, dokładnie. Tak. Tak. To sobie nie obrony.
Tak, tak. Miałem takiego w ogóle fajnego pana od PO, nie wiem, czy mogę to mówić, bo po latach wyjdzie. Był taki emerytowany wojskowy i on miał taką lekką, już był poddemenciały, wiesz, tam przychodzi, dorabiał do emerytury, nie? Za każdym razem coś mu się odklejało i wyciągał, karteczki kazał wyciągać. Wtedy ja wstawałem i mówiłem, panie tam, nie wiem, czy profesorze, to mówiłem, czy tam, a co się stanie, jak zostawimy butelkę w lesie? On wtedy, o, to jest bardzo skomplikowane pytanie, proszę pana, bo to zależy, jaka butelka, czy jest przezroczysta, czy jest kolorowa. Mówię, jak przezroczystą, o, to będzie pożar na pewno. No i tak w pół godziny. I on, ponieważ miał sklerozę, to za każdym razem zagadywałem o to samo. Także uroczy człowiek, pozdrawiam, pewnie już nie żyje tak w ogóle. Słyszę, pewnie starszy pan był, ale miło go wspominam. I miał taką teczkę, taką oldschoolową, wiesz, taką skórzaną, którą zawsze tak, aktówka, taka, wiesz, taka tak. Twarda, jak kiedyś... Neseseg. Kiedyś się takie banknoty przewoziły, pamiętam, no, tak 90, no, tylko ona była brązowa, nie? I zawsze ją kładł, tam rozpinał, wyciągał i jak to rozpiął, to na tym rancie z tyłu kolega napisał mu stary chuj. On z tym przez cały rok chodził, wiesz, biedny, tą kładł tą teczkę frontem do całej klasy, wszyscy beka. No to były szalone czasy liceum, wszyscy byli zwariowani, ale to, no, miło go wspominam tego człowieka. Opowiadał, że kiedyś to było, kiedyś to my chodziliśmy w pole i granaty rzucaliśmy, nie? Hukowe. A teraz to wy nawet tam nie czytacie nic na te kartkówki. No to my, to my mieliśmy jakieś takie podobne żarty, ale się szybko wydało, bo ktoś włożył prezerwatywę do takiego plastikowego ostrosłupa do geometrii. Jakby szybko się okazało, pani weszła i powiedziała, że jest tu, ktoś powiedział, że jest kondom w ostrosłupie. Każdy robi głupie rzeczy, jakieś puściłem gaśnicę przez okno i straż pożarna przyjechała i było dochodzenie, bo myśleli, że się pali, wiesz, ty zadzwonił. Bo to była ta proszkowa, wiesz. A nie, że wyrzuciłeś w całości, tylko odpaliłeś. Nie, odpaliłem przez okno i był dym, wiesz, ty zadzwonił i tam ewakuacja szkoły, nie było zajęć. Wiesz, generalnie bohater, ale cichy bohater, bo się nie przyznałem oczywiście. A nikt cię nie wsypał? No nie, no człowiek, za wsypanie chuj w dupę. Chuj szczękę. Dożywotnie. Chuj tu gębę. Bardzo dobrze. No ale tak masz rację, chuja nas ta szkoła przygotowuje, nie uczy nas uczyć się. Zapamiętywać, nie uczy nas takiego praktycznego. Nie, ja wam powiem jedną taką ciekawą historię nauczyciela mojego z liceum, ponieważ ja nigdy nie byłem biegły z matematyki, z fizyki to lubiłem, ale to zupełnie, wiesz, jak wielomiany mi nie podeszły, w ogóle mi to nie wjechało, nie? I miałem totalnego chuja na świadectwie w drugiej klasie i pan od matematyki mówi, że słuchaj, dałem ci dwóje, bo tam wiem, że masz ambicje, jakieś tam studia chcesz zrobić, bo tak to będziesz klasę powtarzał. Ale że twoja klasa jest tak głupia jak ty, to na trzeciej klasie nie będziemy się nic uczyć o matematyki, tylko cały rok będziemy grać w brydża. Poważnie. No i graliśmy cały rok, kurwa, w brydża. I potem spotykaliśmy się jeszcze wiele lat, jak już na studiach graliśmy w tego brydża. Zajebisty chłop, każdemu wystawił truje, chyba że chciał faktycznie zdawać matmy albo się uczyć matmy, to mieli taki kącik frajerów tam z boku. A my tam, wiesz, kącik prawdziwych brydżowców i rewelacja, wspominam do dzisiaj. I pamiętam, że on nie powiedział, że pan, to panie Wawrowski, nigdy tam się nie dostanie na te wymarzone studia. I pamiętam, że byłem się taki dumny, jak zdałem egzamin z anatomii, bo w ogóle też go zdałem jakoś w pierwszym terminie psim swędem. Wbiegłem tam do niego, do szkoły, wiesz, wbiegam do tej szkoły, to pierwszy mój cel po egzaminie, jadę, wiesz, tam matkę, ojca ucałować, potem, wiesz, do szkoły, wbiegam na trzecie piętro, otwieram, patrzę, stoi on przerażony, nie wie, o co chodzi, poznał mnie, ja mówię, zdałem anatomię. On mówi, gratuluję, jak pan jest taki mocny, od razu odpowiedział, wiesz, jak pan jest taki mocny, to gdzie jest ta wszoparda? A ja, i rybka, yeah. Wiesz, spuszczona głowa, mówię, znowu w życiu mi nie wyszło, zamknąłem drzwi i wychodzę, schodzę na pół piętro i mówię, wiem. Wiesz, i wbiegam i mówię, tam już nie pamiętam, chyba śródstępu to był, śródstęp, no coś tam, jakiś tam paliczkowy chyba, co? Ktoś mnie pewnie poprawił, tak, ale... Sprawdziłeś w Google. No ale generalnie wstępie, nie, właśnie jeszcze wtedy nie miałem smartfona nawet, tylko w swoim twardym dysku przeanalizowałem sprawę, no. Że tam puknęło mi na czole, wiesz, no. Wbiegłem, powiedział, odpowiedziałem na to pytanie, mówi, no, to teraz niech pan nie przeszkadza, ale widzę, że był dumny. Miałeś taki syndrom odtrącenia, chciałeś mu do końca życia. Chciałem mu tak, wiesz, jak takiemu ojcu alkoholikowi, wiesz, zaimponować w końcu. Prawdziwe polskie wychowanie. Ja zrobiłem tak, a niektórzy, wiesz, leżą na ziemi, kręcą film i zobacz, tato, co za mnie wyszło, czy teraz mnie kochasz. Internet jest tego pełen, sorry. No. Czasami jak mi się nudzi na dyżurach. Ojej. No ale generalnie... Czyli nudzisz się, tak? Pieniądze za nic dostajesz. Za nic pieniądze, siedzimy tam, te łóżka ukrywamy. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale nie chcę mówić, że to u mnie w szpitalu było. Że statyści siedzą. Statyści, no to chyba cała Polska już wie, to w końcu wypłynęło. Mówię, kurwa, Edyta, to powiedziała, nie cicho tam.
Ale wojsko, wiesz, przychodzi i liczy łóżka, wiesz, sprawdza. U nas też jest wojak. Ale przychodzi normalnie, wiesz, patrzy, czy my tam nie ukrywamy żadnego łóżka gdzieś tam na korytarzu, czy tam gdzieś. Fajną mapę. Z WOT-u? Tak, u nas też jest wojak. Swoją drogą, te chłopaki są w porządku, nie? To, są w porządku, na przykład czasami tam na ktoś poprosił, żeby śmieci z COVID-u wynieśli, to wynieśli. Pomogli pacjentom jechać. Ku chwale ojczyźnie, nie? No. Tak, ale, nie, ale mieliśmy to... jakąś prośbę, żeby kogoś przewieźć gdzieś, to odmówili, ale to była jakaś tacy, to nie ci w porządku, ci w porządku to nie robią problemu. Ale nie ci w porządku to nie przychodzą. Nie zdziwiło cię to? Na początku byliście oburzeni, że jest ten wojak, który was pilnuje? Mega byłem, no. No, na początku u nas to też jest wszyscy takie, byli... wiesz, odzwierciedlenie braku zaufania społecznego do lekarzy, nie? Tak, to jest już ostateczny wyraz braku zaufania. Ale powiem wam, że widziałem ostatnio taką mapkę Europy, gdzie jest, nawet chyba jak koronawirus piszesz na Google, to ci wyskoczy mapka, gdzie masz poszczególne państwa w okolicy Polski i Polskę. I one śledzą po prostu ośrodki zakażeń, czyli masz, widzisz na przykład w Niemczech, w jakich miastach jest najwięcej. A w Polsce, tak jak na Litwie, Łotwie czy dalej, jest tylko jedna kropka, bo jest zliczane centralnie. To naprawdę nie jest dobrze. No nie, nie. Skurczę, ale to nie, ja nie chcę tutaj teorii spiskowych siać, no ale przecież było zamieszanie, że tam trzeba było sanepidu podawać, bo oni muszą wszystkim tam... do opinii publicznej sterować jakieś... No, jest chyba takie zdjęcie z tej publikacji, jak tam szef partii z informatykiem siedzą, taki memik, nie? Nie jeden z wielu takich memików chyba z tym panem. Nie widziałeś. Memików to się narobiło, nie? To kurwa już może na początku można było... Ja już mam kurwa dosyć tego. Pandemia cały wybuchła, czas, nie? Cały czas jakieś newsy. Jak już nie COVID, jak nie to, to nie wiem, to zhakują CD Projekt. Jak nie to, to nie wiem, Trumpa zbanują. Cały czas coś. Cały czas nie ma takiej, brakuje taki... takiego, żeby był miesiąc takiego sezonu rokowego. Nic, żadnych newsów, robią newsy z niczego. Jest nuda, nic się nie dzieje. Sami to nakręcają, nie? W ogóle ja ostatnio, mój kolega jest maklerem giełdowym i on mi tam tłumaczy, że można zarobić na spadku. Dla mnie to już jest rozjebany. To jak na spadku, panie, mam dwie mandarynki, teraz mam trzy, mam zero, zarobiłem. Ale próbowałem wytłumaczyć tą teorię. Nawet to skumałem nie na tyle, żeby powtórzyć, ale jak próbowałem wytłumaczyć... Shortowanie. No, może tak to też użył takiego słowa. Shortowanie. Ale no wiesz, tłumaczył mi, dlaczego ten Elon Musk, jak wrzucił wtedy tego CD Projekt Wiedźmina, to wszystko poszło w dół, potem wrzucił coś innego, potem ktoś kogoś strollował, potem na kogoś się uwzięli, te akcje po prostu tam latają. Shortowanie, w ogóle to jest problem taki, że mieliśmy ten... Pamiętacie, jak jest 2008? No 2008, tak. Taki rok, czy pamiętam? Taki ten... Ten z bańką nieruchomości. W Stanach Zjednoczonych. A że mówisz o tym krachu. No. Tak, ludzie eksmitowali. No i to dużo kosztowało świat. To wszyscy beknęliśmy. Ale ludzie dalej... I powstał potem film fajny o nazwie Big Short. Mhm. I dalej ludzie nie rozumieją, co to jest to shortowanie i właśnie granie na spadek. I cały ten mechanizm, który jest ustalony, który jest powszechnie, bo jeżeli przeciętny człowiek zrozumie ten mechanizm na swój rozum, to powie, coś tu jest nie tak, to nie jest sprawiedliwe. I tak dlatego Musk z tym walczy, bo Musk był shortowany Teslą mocno, CD Projekt shortowany jeszcze chyba jest i to są takie zagrywki naprawdę po chuja warte. No. Świńskie sprawy. Skumałeś tą w ogóle aferę tą redditową? Co redditowcy... A, o tym, czekaj, tylko teraz czytałem, o tym, nie pamiętam tych nazw, nie, że oni tam GameStop. Strollowali... No. GameStop, tak? Oni tak. Kupowali akcje GameStopu. Tak, to, znaczy to było trochę w ogóle, to jest tam trochę, jak sobie potem poznałem, to w ogóle trwało dłużej, bo ten koleś, który to rozpoczął, akcję GameStopową, GameSpotową, z GameSpot, nie? To on robił te takie, analizował games, no. GameSpot? Stop chyba. GameStop. Analizował to od dłuższego czasu. Tylko gdzieś na koniec to wybuchło, nie wiem, ludzie się znudzili. Ale mniej więcej tak było. W fundusze hedgingowe sobie stwierdziły, no sklep sprzedaje gry w sklepach stacjonarnych, no to weźmy, shortujmy go. Czyli zastosujmy ten mechanizm, bo na pewno się nie utrzyma i zarobimy na tym kupę kasy. No i ten koleś wykumał to, że shortują ich i tam, nie wiem, 500 000 chyba ludzi było na tej grupie na Reddicie. No i tak to podłapało ten i zaczęli to kupować. I się zrobiły takie się zrobiły... Urosła wartość, tak, tych akcji?
Urosła wartość, bo ludzie kupowali, ale tak, 400% czy coś takiego? Ale co gorzej, że jak shortujesz jakąś akcję i ona nagle rośnie w górę, no to płacisz te premium z tego shortowania, czyli te, nie wiem, jeden z funduszy hedgingowych musiał zapłacić tego premium 700 milionów czy coś takiego za to, że one poszły tak w górę. Powiem ci, ja na samo słowo fundusz hedgingowy to już nic nie rozumiem. Ja to sobie tego kojarzę, taką akcję, jestem taki bardziej prostolinijny, że na przykład tam ktoś tam zna kogoś, kto wykupił fabryki na Tajwanie, wszystkie je zamknął, zwolnił ludzi, żeby tam sobie rynek udostępnić. Raczej z tym to trochę kojarzę. Nie wiem, czy dobrze myślę, powiedz Karol, czy to tak, że trochę tak to ich... To shortowanie? No. Tak, żeby trochę, nie jest tak, że trochę ich strollować, żeby im, wiesz, obniżyć to wszystko, żeby zarobić na ich spadku trochę? Czy to ma być, czy dalej, polegać rozumiem, na tym, że tak chodzi. Ich przydusić, żeby tak spadła wartość akcji, żeby musieli tam generalnie się wycofać? Tak, dzieje się to właśnie przyduszanie, tak, dokładnie tak. To dużo jest zagrywek, no, nie wiem, Herbalife, kojarzycie? No było to taki, tak, taki tak, znany było inwestor takiego. Bill Ackerman, straszny chuj z innych spraw, to on właśnie próbował shortować Herbalife i nie wyszło mu, ale właśnie robił wszystkie zagrywki, organizował konferencje, zrobił show, był program na Netflixie i wszystko w ogóle. A nie wyszło mu dlaczego? Myślisz? No bo się nie dali tamci. A po prostu. Bo to wiesz, to jest spekulacja dalej, no. Musisz o tym gadać. Ale z tym GameStopem było tyle dziwne, że nagle zblokowali możliwość kupowania. Czyli tak jak EA i pierwszy raz Wall Street powiedział, musimy to wprowadzić jakieś ograniczenia. Nie mogą ludzie się zebrać w internecie i nagle stwierdzić, że coś ma wartość. A właśnie wszyscy mówią, że chuja, że sobie mogą. No, ale zblokowali. Że tak wygląda nasze życie, świat nasz tak wygląda teraz. W internecie, wiesz, media, Instagram, cuda, to po prostu jest teraz głos tego, nie wiem, kurwa, stulecia chyba. Tak, to jest. Dziesięciolecia na pewno, nie? Jest to ciekawe. Ciekawe właśnie się to, co dzieje teraz z kryptowalutami. Masz krypto? Nie, właśnie nie mam krypto, ale rozmawiałem z moim przyjacielem serdecznym, waszym byłym gościem, Grzegorzem. I on mnie strasznie namawiał do tego. On miał? Tak? Tak, miał. DJ krypto? To coś tak, wiesz. Miał. Sam był niepewny, ale on sprzedał chyba też jakiś czas. Tak, nie wchodziłem w szczegóły, ale tam mi to tłumaczył, co i jak, wiesz. No to jest taki, trochę mi się z hazardem kojarzy, trochę mimo wszystko. Trochę jest, tak, ale... Wiesz co, ale zależy jak to robisz, bo ogólnie jest taka książka, Kapitał XXI wieku. To jest taka, przepraszam cię, jak ktoś mi mówi, że ma system bez TS-ie do grania, to jest system. Obstawia i zawsze wygrywa. To jest właśnie system zawsze wygrywający. I jest książka taka gruba i na sam koniec możesz przeczytać końcóweczkę. I konkluzja jest taka, jeżeli chcesz zarobić pieniądze, to możesz grać tylko na długo, na giełdzie i na coś. Czyli jak teraz, jak nie wiem, 15 lat temu kupiłeś akcję Amazona, bo raczej przyszłościowa firma, no to teraz jesteś milionerem. To teraz już pierdzisz stołek. No. Dokładnie. Ale grasz na długo. Nie stołek, nie? Kupujesz. Ja na przykład kupiłem akcję Facebooka, czy tam jeszcze kilku firm i zaraz potem wszystko spadło o 30%. I tak po 3 latach 3 razy więcej mam z tego. Więc to tak mniej więcej działa, że kapitał zawsze rośnie, więc jak w niego zainwestujesz, to... A czyli musisz mieć po prostu też, umówmy się, spory kapitał, żeby sobie pozwolić na coś takiego. Masz nawet 1000 złotych, jak chcesz mieć 3000 ze 3. No ale jak nie masz płynności finansowej i wpierdolisz hajs, to jest... Nie, no tak, to jest, tak, a to jest inna zasada. Mieć, to musisz mieć, dzisiaj mnie poinstruował... Musisz mieć taką bezpieczeństwo. Dzisiaj mnie kumpel poinstruował, że musisz, że to jest wszystko ryzykowne i jakby możesz włożyć tylko tyle, ile równie dobrze mógłbyś przejebać. Tak, to jest też czyli bardzo jak na przykład chcesz wydać, jakbyś, masz powiedzmy 1000 złotych, żeby go schować do skarpety, no to albo go generalnie schować do książki na ileś tam lat, no to możesz sobie to spróbować tam tym pograć. No tak. I właśnie kumpel gry teraz jest jakiś w ogóle mega szał, pał, to rośnie od chyba tam 56 dni, cały czas wszystko idzie do góry, jest, on zarobił na takim grindowaniu, że cały czas kupuje, sprzedaje. To się nazywa daily trader. No to z 500% tam naruchał w styczniu. A ja mam trochę inny patent, w sensie tam generalnie pewnie tam widziałem, że tam Krzychu gra, wiem, że Karol też pewnie coś tam gra w jakieś gry. No tam Twitch, tematy wszystkie. Ja na przykład mam ziomka, któremu daję tam jakiś tam hajs i on to pomnaża w grze i to sprzedaje. W grze? W grze. W jakiej grze? W jakiejś. World of Warcraft. Wiedziałem, kurwa. Grałeś w WoWa? No grałem no sobie hobbystycznie. Grasz hobbystycznie? Ale kiedyś pewnie hardkorowo grałeś. Grałem dużo, hobbystycznie. No, kiedyś tam.
A to jest Jak to kurde. każdy, wiesz, teraz to jest wyszedł ten klasyk World of Warcraft i to było w 2000, pamiętam, chyba czwartym czy piątym, to byłem wtedy gnojem, tam 16-17 lat, nie? I wtedy się zachłysnąłem, pamiętam, że w ogóle MMORPG, wiesz, rewelacja. Kurwa, wtedy to Spoko było tak. klimat to był bardzo wtedy, Nie, no pamiętam. był spoko klimat, ale to było takie granie, wiesz, poważne, że właściwie nocnik miałeś, kurwa, No ja pod miałem, biurkiem, tam masz te, wiesz, te godziny w butelkę grze, do nie? sikania. Tak, godziny w grze prawie, że cewnik, nie? Znaczy, ten cewnik bym sobie nie założył. Teraz Ale też nie wiem, czy bym założył. butelka. Nie, no sam sobie to w ogóle chyba No słabo. ale każdy ma to tak zwane gamer's bucket, nie? No. To I żeby się tylko, kupić. żeby tylko. Ale no co, no ja wtedy pamiętam, że był taki okres, że jak się liczy te godziny w grze, non-stop, to miałem chyba 180 dni client. Czyli byłem, wiesz, w sieci. Cały czas online. 180 dób. Także sporo, nie? Nasz kolega ma 370 dni w GTA spędzone. Szanuję. Ale powiem wam jeden plus, taki, który będę podkreślał na lata. Wtedy byłem jeszcze taki młody i strasznie tak się, wiesz, taki byłem. Wchodziłem w życie, więc wszystko było takie wspaniałe. Po dziś dzień, minęło lat już 15, mam znajomych, z którymi utrzymuję regularny kontakt z tej gry, którzy już dawno w ogóle nie grają. Ja teraz tam gram dla, wiesz, z sentymentu. Oni mają swoje życia, rodziny, różne mniej lub bardziej udane życia, niektóre bardzo w ogóle podziwiam przez lata. I to nie tak, że wiesz, systematycznie te przyjaźnie nasze z głupiej gry, jak można by ktoś powiedzieć, przetrwały lata i to jest zajebiste. Uważam, że to jest chyba największy plus, czyli jak Ale zwykle ty na znasz, końcu ludzie. a ty miałeś ich pod ręką. Nie, Nie? nie, z całej Polski. Byłeś A, z całej byłeś Polski. w klanie? Tak, byłem w gildii. Jak się nazywa? Gildii to się nazywa Lamusie. Gildia Nie nazywała byłem się. Lamusie. Ty wiesz, widziałeś, co to jest Team Pentagram w CS-a? Tak, widziałem. To ja byłem w Team Pentagram. Ale A nie jaki miałeś byłem. pseudonim? Ale nie byłem. Nie byłem. Waterboy. Ale nie byłem graczem. Byłem, Towelboy. byłem odpowiedzialny za website ich. A no to stworzyłem go. oczywiście śledziłem kiedyś, bo na Warsaw, ten WCG, to było No to Warsaw z ja go OpenAgl od biłem tego drugą gaming. wersję. Jak z G-Shockiem się połączyli, to ja go biłem w tą wersję. No jest takim trochę cyfronem też, że się Całkiem tam trochę się. popularna strona była wtedy z tamtych czasów. Nie no, to tam wiesz, Pentagram to był fame, tam był Team Pentagram Ladies nawet, nie wiem. To Może było coś było takiego. coś takiego, Ale to że ostatnio ich dziewczyny Krzychowi grały. pokazywałem podkładkę QCK Team Pentagram. Jo, przeruchana taka, jak wiesz, szoty wtarte, nakurzone, kurwa, naplute, sos od Ja kebaba. mam gdzieś zdjęcie mojego koleżki klawiatury, kurwa, co tam się dzieje, człowiek, kurwa, O, tam naprawdę menażeria. jest. Ty, a to... Tam można obiad z tego zrobić. A wiesz, czego ja się najbardziej boję? Nie bałbyś się na przykład w pracy, na oddziale chirurgicznym, wywrócić do góry nogami klawiaturę i z niej wysypać? Bałbym się chyba, Ja bym się trochę bał, bo tam fekalis to jakby fekalisem jest się najmniejszy zapija. problem, nie? Ja ci Zabi powiem tak. tak, moja koleżanka, nie przytoczę, kiedyś tam miała przygodę z narkotykami twardymi i następnego dnia miała zajęcia z mikrobiologii, bo studiowała kosmetologię. I zrobili wymazy z nosa każdemu, tak żeby po prostu zobaczyć, wiesz, nie? Jej wymaz wyszedł ujemny jako jedyny z grupy. Także myślę, że to może nie być fekalisa. Nie wiem, co, Ale nie to wiem dlaczego. widziałeś, Po dziś nie wiem dlaczego. widziałeś doniesienia, taki fake pasek jakiś z CNN-u, że cocaine kills coronavirus. A widziałem ten fake Było coś pasek, no? takiego. Było. Pewnie akcje im skoczyły. Kartele są notowani Kartelom. na giełdzie? Kartelom. W każdym razie później zdementowali, że kokaina nie zabija Umówmy się, że każdy był koronawirusa. specjalistą od kokainy po obejrzeniu Narcosu dwóch sezonów. Na pewno. Tam, plata Plata oplomo. Oroplomo. Misojo Gaviria, Pablo Escobar, czy jakoś tak. Ja nie keskesa. Ja nie widziałem. Nie Bardzo oglądałeś fajne. tego? Nie. Chociaż te wszystkie tamte opowieści, takie kluczowe, takie najbardziej flagowe o Escobarze, to już znałem wcześniej, tam, że palił sztabkami hajsu w piecu, jakieś tam cuda. To... No, True story. True story. True story. Opowiadał. Nie. Jest problem. W Ale dolinie. swoją drogą zawsze śmiać mi się chciało, bo tam Pablo ma ten taki wyjebany telefon pierwszy komórkowy. Ja pamiętam jak. Satelitarny. Oni Co? satelitarnych Tak, używali. tak. Pamiętam, że na początku lat 90. mam taki obraz mojego taty, który wtedy wchodził w lata 90. jako przedsiębiorca i miał taki wyjebany centertelu telefon z plecakiem, kurwa, na plecach. Plecak. Normalnie taki na ramionczkach, że się go rozkładało na kablu z taką anteną, ważył chyba z 20 kilo. To jest taki A obraz mojego pamiętasz numer dzieciństwa. telefonu? Nie pamiętam, pewnie był 2-3 pewnie. Coś takiego, nie? Bo ja pamiętam jeszcze właśnie takie pierwsze ciocia i wujek mieli takie centertele, takie wielkie, co wyglądały jak te telefony domowe, co miałeś takie, że odkładasz sobie w domu tam do bazy. To się zaczynały za 0,90.
Właśnie Centertel, a później Centertel przeszedł w ideę. Tak, nie? Idea tak, Centertel. No właśnie, ale poczekaj, bo mówiłeś, bo już zaczynasz ciekawe rzeczy tu opowiadać, bo zająłeś się teraz tą chirurgią, ale mówiłeś, że robiłeś inne rzeczy. To co robiłeś fajnego? Albo niefajnego? Ale w medycynie? Czy w ogóle? Nie, nas najbardziej interesuje w sutenerstwie, handlu narkotykami i kurwy wymuszona prostytucja. Tak, czyli to samo. I masturbacja jeszcze. Masturbacja. Publiczna. I to wszystko w klubach. Wiesz co, ja generalnie u mnie jest taka tendencja, że mój tata jest od jakby jest lekarzem, ale nie pracuje w zawodzie. I w trakcie już studiów, bo tam miał ciężkie życie, generalnie musiał sobie jakoś radzić i prowadził różne rodzaje interesy. Nie? Od Władysława IV jakieś tam cinkciarstwo, pierwsze peweksy, baltony, cudawianki. Do tego stopnia, że już jak kończył studia, to miał 15 tirów i tam jakieś takie rzeczy. Chodził na ryngorogie, bo pan profesor nie chciał mu zaliczyć. I jakieś takie różne historie. Także u mnie w rodzinie jest taki trend, że on wiesz, do wszystkiego doszedł sam, bo przyjechał z pętem kiełbasy i z dwoma skarpetkami. I chciał, żebym ja zrobił to samo, nie? W sensie musiałem kupić swój pierwszy samochód, na niego zarobić i takie tam historie. Więc jak miałem 7 lat, to poszedłem do pierwszej pracy. Naprawdę. Plewiłem, kurwa, krzaki. I pamiętam, że to była moja pierwsza praca, no tak oczywiście dla beki, no żeby tam dzieciaka nauczyć, ale jak miałem 9 lat, to już powiedział, że tym razem dostanę zapłacone. I mam chodzić... A u niego? U niego to było akurat w pracy, bo wtedy, dziwna sprawa, ale hodował pomidory. Ale czyli ostro cię jebał? Znaczy tak, nie byłeś traktowany z taryfą ulgową, tylko miałeś gorzej? No myślę, że chyba tak. Bo to chyba są dwie, albo się pracuje u rodziny i ma się dużo łatwiej, nie, albo dużo to gorzej. U nas tak nie było na pewno. Nie, w sensie to zawsze były skrajności, bo przekochany, moi rodzice byli przekochani, ale byli surowi bardzo. No i wiesz, wypuścił mnie na tę szklarnię i mówi, teraz będziesz zbierał te patyki, kurwa, od tych badyli plastikowe i do tego takie włóczki jeszcze. I za każdy, kurwa, worek, nieważne co to jest, ale za każdy worek dostaniesz tam 5 zł. No więc ja zbierałem dzielnie przez 2 dni, już miałem, zarobiłem sobie na tam jakiś, wiesz, pierwszego miałem takiego Tetrisa, kurwa, wiesz, i w przerwie sobie grałem na tego Tetrisa, ale nie chciałem, żeby ktoś widział, że gram, no bo przypał, to zacząłem się tam chować i otworzyłem takie drzwi i patrzę, tam jest składownia tych worków, kurwa. I mówię, od razu, wiesz, pupu, no więc siedziałem tam cały dzień, napierdalałem w tego Tetrisa, jak przychodziła 15, to wychodziłem z 4 workami, a tam, wiesz, około 9-latek, a tam panie, co mają staż po 20 lat, mają po worku, kurwa, ja mówię, sam zbierałem twarz. Przedsiębiorca. Twarz pokerzysty, dostałem 2 dychy i mówię, wiesz, może kiedyś będziecie na moim poziomie, nie? Także tak. Later, bitches. I Cindy Rowland, nie? No, także to takie są śmieszne, ale to wiadomo, jak każdy chłopak na budowie. Chociaż... A teraz też tak w chirurgii też takie skróty przyjmujesz? W sumie teraz pomyślałem sobie, staram sobie to wyobrazić. Co właściwie można by tak zrobić na skróty? No tylko robisz przecinkę, zaszywasz i mówisz, no zrobiliśmy co możemy. Tak, tak, zrobiliśmy. To mam takich kolegów i wspólnych mamy kolegów ze studiów naszych, którzy mówią, my zrobiliśmy coś, nie? A tam stał, kurwa, pod ścianą i wycierał czoło panu profesorowi. I mówię, my tutaj z zespołem zrobiliśmy najpierw to, potem tam, zrobiliśmy takie cięcie, potem to drugie. I wspólnie udało się. I pamiętam, że kiedyś byłem jako, wiesz co, byłem na początku swojej drogi zawodowej i mój szef mnie wysłał na THP, czyli Towarzystwo Chirurgów Polskich, spotkanie okręgowe w Gdańsku. On właśnie prezentował tam jakoś prezentował jakoś przy prezentację, opowiadał właśnie, że my robiliśmy i na koniec mówi, no przecież nie jesteśmy bogami. Ja mówię, ja pierdolę. Mówię, no nie, nie można być większym przypałem w życiu. Znaczy, no można, nie, ale on wysoko jest dosyć. Także to jest to, Karol, bez wątpienia, nie? No co można. Ale z takich ciekawostek, no tak każdy chłop robiłem na budowie, wiadomo. Malarka, stolarka, bez, na zlecenia, bez zleceń. Ale sprzedawałem też paluchy na plaży. To jest taka praca każdego chłopaka sezonowego. A to sam wymyśliłeś, czy... Człowieku. Była mafia paluchowa w miejscu. Ale co to są paluchy? To są paluchy, świeże paluchy. Nawet papież w Watykanie paluchy na śniadanie. No paluchy, takie te. No, no wiesz, takie długie, pieczone paluchy, takie z, nie wiesz, z chleba. Paluch? Nigdy palucha nie jadłeś na plaży? Ale taki z makiem? No, taki z, albo z cukrem. Taki jak trochę jak bułka, myślę, taka słodka, tak? Kupowałeś chyba za 30 groszy w hurcie, a sprzedawałeś tam za 2 złote. Z tym, że jak byłeś wolnym strzelcem, to cię dojeżdżali, nie? Normalnie tam była mafia paluchowa, to nie było tak, że wiesz, kogo robiłeś? Ja mówię, ja robił czarnego niż sobie. No ale to było 90 lata. Tak, tak. No, no poważnie. W 90 latach znaczy, mafia rządziła. Początek lat 2000, nie? To był właściwie, miałem 11 lat. No to już mafia była, no. Tak. I to było tak, że kogo robisz, dla kogo biegasz, nie? Z czym biegasz i dla kogo.
to nie wymiękał, ten był spoko. No i ja mówię, że dla czarnego, wszyscy dobra, a ja dla Franka. Ja mówię, jak dla Franka, to tam bifu nie ma, ale się szanujemy. A jak ktoś mówił, że biegał solo, to od razu... To dawaj paluchy, frajerze, paluchy, i wypierdalaj. No, no tak było, serio. To... Tak, live. Hard knock live. Pamiętam, że z rodzicami moi jak się dowiedzieli, bo zobaczyli jakiś niekontrolowany przepływ gotówki, bo nagle wracam, mam, wiesz, pełno gum w kieszeni, a że złodziejem nie byłem, no to zaczęli robić dochodzenie, w końcu się wysprzęgliłem i ten, i się strasznie wkurwili, że dla jakiegoś gangusa biegali. Ale zobacz, to jest taka polska historia rodem taka z Brooklynu, nie? Że chłopak lata gdzieś tam po Brooklynie, sprzedaje krak. No właśnie, przynosi pieniądze do domu, a ty sprzedawałeś paluchy. A kiedy się skumałeś, że jest bez sensu, żeby zacząć nie robić takiego mikromanagementu, tylko zatrudnić kogoś? W sensie, ja się nie skumałem, biegał? Tylko mi zabronili. Starzy powiedzieli, że stanę w pierdol, jak nie przestanę, także się nie skumałem. Czyli nie zdążyłeś jeszcze struktury paluchowych stworzyć? No. Nie, jeszcze nie spotkałem, znaczy nie zdążyłem, ale... No miałem tam jeszcze jakieś inne przygody, na przykład miałem zrobiony kurs instruktora wysokościowego wspinaczki i uczyłem w parku linowym się wspinać dzieci, albo nie tylko dzieci. Takie ciekawe rzeczy. Ktoś się spierdolił? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Też tak, pomidor? Też tak mówiłem w sądzie z kolei. No tak, była taka sytuacja. Tak też zeznamy. Była taka sytuacja niestety, ale to było tak, że to wina była jakby... Tuska, wiemy. Wina Tuska była. To nie jest tak, że wiesz, że możesz się samemu tam, w sensie, no trzeba nie dopilnować. Tak, pewnych, tak, to nie tak, że zawinił jakby po naszej stronie wina była do końca. Ale to była fajna praca, pamiętam, na świeżym powietrzu, wiesz, owocowe czwartki. I potem pomyślałeś, że zostanę lekarzem. Ja w ogóle zawsze chciałem, nie? Bo tak wiesz, to zawsze tak się mówi. Ja różne rzeczy myślę. Ja w ogóle chciałem iść do szkoły aktorskiej, ale stwierdziłem, że nie mam jednak talentu, więc sobie daruję. I pamiętam, że długa historia, ale tam jakoś tak rodzice się znali kiedyś z pazurami, więc podpytała tego Czarka, czy sytuacja wygląda. Tak, w Sopocie. Ale już w sensie jeszcze wtedy w Warszawie, akurat jeszcze wtedy był z tą Weroniką. Czy nad Mogilski, w Wiejtkowie. Aha. No to nie wiem, już taki utrzymał ja kontaktu. Ja czytam Pudelka tylko raz dziennie, więc... Ja tam nie śledzę tego tematu mocno, ale wtedy jeszcze... Dlaczego? Bo tam się znał przez tą jego żonę, tą Weronikę. I powiedział, że to jest ciężki chleb, że naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia i masz miesiące, które siedzisz w domu i po prostu bijesz głową w ścianę. Ja jako 17-latek jeszcze wtedy nie rozumiałem tego. Dzisiaj absolutnie to rozumiem, nie? I to uważam, że to było... Wtedy jakoś tak mi to wybili z głowy. Ale miałem taki epizod, że... Też ciekawy, że kiedyś, bo ja zdawałem maturę rozszerzoną z języka niemieckiego. I ten, ja też, ale się wykupiłem certyfikat. Moja nauczycielka od niemieckiego powiedziała, też miałem certyfikat, ja miałem w ogóle Mittelstufe Prüfung. Człowieku. Ja? Ja tylko certyfikat na Deutsch. Ja, aber sehr gut. ZD Deutsch miałem na 5. Sehr gut? Sehr gut. I ten. I moja nauczycielka od niemieckiego powiedziała, że jestem takim leserem, kurwa, że wystawi mi pizdę na świadectwie maturalnym i się skończy moja kariera. Chyba, że ty nie wiem, co ty, kurwa, zrobisz. Nagrasz jakąś piosenkę i zaśpiewasz, może film nagrasz. Ja mówię, nagram ci film. Nie? Ona, dobra. Ale mówię, niemieckie nie szajse video? Tak, z rolą w głową. No i słuchaj, long story short, zajęło to pół roku. Mój kumpel poszedł na reżyserię do Łodzi po tym filmie. Ja poszedłem na studia medyczne. Nagraliśmy 45-minutowy film na taką lekcję. Rekonstrukcja wydarzeń ze Słupska i okolic podczas II wojny światowej, kostiumowy. Parę ciekawych rzeczy się tam działo. Wiesz. Jest to gdzieś na YouTubie? Na YouTubie nie ma, ale mam na komputerze. Na YouTubie jest tylko wywiad ze mną, jak była premiera w ratuszu. Przyjechał w ogóle jakiś tam wysłannik od Włoszańskiego. Pamiętam, byśmy tak obsrani, bo tam, wiesz, była oficjalny list od Bogusława Włoszańskiego wtedy. Stary, przez pół roku mojego idola, człowieku. Nie ścinasz rogów, kurwa, to ostro poszliście. Poszliśmy po bandzie, bo w ogóle chyba tam był taki ziomuś z Pomerania, Gdańskie Centrum Rekonstrukcji, czy Pomorskie. Oni w ogóle robią grube rzeczy. Na YouTubie mają jakieś tam wojny, kurwa, strzelają się. D-Day na Helu, to może też oni? No. To jest w ogóle w Polsce popularne. Tak jest, to są Grunwald, D-Day. To jest ta jedna z większych, nie? I on był to na tym, opiniował nam to, był zachwycony, że tacy młody zapaleńcy, że tacy okurwieńcy chyba, że to za Niemców tam, bo to po niemiecku w ogóle, jeszcze nie dodałem. Po niemiecku musieliśmy to, bo to był warunek tak, w ogóle. Tak, to niemiecki. Ale ja na tym poleciałem grubo, bo tak, mówię, dobra, po niemiecku to chcę szóstkę. Ona powiedziała, szóstki ci nie dam, masz 13 jedynek, to piątkę, no dobra. Poszedłem na polski, mówię do mojej mówię, pani polonistki, że tutaj jest książka po polsku napisana z recenzją filmu, proszę piątkę. No dobra.
Poszedłem na historię, mówię, chyba nic nie muszę mówić, ona, no dobra. Piąteczka. I co, załatwiłem tak świadectwo, fajnie było. Nieźle. No, śmiesznie. Pamiętam, że to taki ciekawostka, że gościu, który nam wypożyczał kostiumy, pamiętam, że ciułałem na to, słuchaj, to w ogóle było wesołe, bo chodziłem po restauracjach, po sklepach, prosiłem o pieniądze jako nastolatek. Bo nie miałem grosza przy dupie, żeby zapłacić za te wszystkie kostiumy i mówiłem, że tam wspomnimy ich w napisach, że dzieciaki, że chcą coś fajnego zrobić i o dziwo był zajebisty odzew. Uzbieraliśmy tam z 40 sklepów 1500 zł, co uważam, że i tak wtedy na tamte czasy, to jakby dzisiaj piątkę uzbierać albo więcej. I za te 1500 zł na premierę tego filmu, który odbyła się w ratuszu, wypożyczyłem z takiej poznańskiej firmy, która szyje mundury, oryginalne takie rekonstrukcje. A to jest największa firma w Europie, która wypożycza do filmów na przykład jak Listy Schindlera na przykład, takie rzucę tytuły, albo Walkiria i tak dalej. Ziomuś po prostu ma magazyn i wypożycza do wszystkich wojennych filmów, już Kompania Braci i tak dalej. Serio? Tak. Gruba sprawa. I to jest w Polsce, nawet nie wiedzieliście o tym. Jest. Nie? A właśnie. A... Bo teraz, bo tego tak chciałem powiedzieć, że teraz chuja byś tam wychodził w tych restauracjach jeszcze. Chuja bym wychodził, raz, żebyś... żeby mnie opluli. Tak, opluli w ogóle, żeby nikt nie otworzył, bo było zamknięte. No to w ogóle, że pandemia to tego. Każdy powiedział, że oni sami nie mają. Nie? Albo się pierdolić. Ale ja byłem urocznym dzieckiem, więc miałem gadane i uśmiechnąłem się, powiedziałem, że biedny jestem. A ci interesowałeś się historią kiedyś, czy to był przypadek? Wiesz co, przypadkiem, zainteresowałem się przypadkiem, bo w sumie miałem takiego przyjaciela, który od pierwszej klasy podstawówki siedzieliśmy w ławce do końca liceum. Jego ojciec jest historykiem z wykształcenia, i fanatykiem totalnym. Oni teraz prowadzą fajne takie muzeum, interaktywne coś, ale wiesz. Nasze. Gdzie? W Łusce wykupili taką starą jednostkę, bunkry i tam robią taką inter, coś tam, super miejsce. Polecam. I on był takim w ogóle zapaleńcem, że jak się go słucha, to po prostu obsrany gacie miałeś cały czas. Taki w ogóle charyzmatyczny mega, więc on nas zastrzelił. Wczoraj, ostatnio gadaliśmy, Krzychów wczoraj się podłapał i próbował męczyć ludzi. Tak, męczyłeś ludzi. O to, że chciałby przeczytać książkę o historii po II wojnie światowej w Polsce. Do tam lat 90. Jak ty masz jakieś wrażenia odnośnie swojej edukacji, historii Polski od II wojny światowej? Mam, do... oczywiście. Jak masz podręcznik do historii, to kiedyś miałem tą samą rozkminę i dosłownie jak masz taki podręcznik, to na dole masz 10-15 stron, no, nawet nie, albo 5. Aztekowie, Hipokrates, no, pierdolony Łokietek. Nie, dosłownie, chodzi po II wojnie światowej. Historia nowożytna to się nazywa po II wojnie światowej. Pamiętam, wtedy podręcznik już tak się nazywała. Współczesna. To jeden chuj, ale no niech będzie, po 50 roku i dosłownie jest 5 kartek na ten temat, w tym Wałęsa i papież. Mi się wydaje, że właśnie przede wszystkim problem był taki, że ludzie się bali pisać tą historię. Z papieżem. bali się pisać o tym, bo jest, była podzielona Polska, że jak ci napiszą, że ze strony lewej, no to ci się z prawej wkurwią, jak ci z prawej wkurwią, to ci z lewej. Wiesz dlaczego? Bo myślę, że ten temat jest jeszcze na tyle świeży, że ci ludzie po prostu jeszcze są wśród nas i wiesz. Tak jak te słynne teczki Wilsztajna i te inne tam historie, wiesz. Lista Wilsztajna. No, tam wszystko. Szafa Lesiaka. List tego Kiszczaka. Jest tego pełno, nie? Ale nie ma tej edukacji w ogóle, nie? I nie wyciągamy wniosków z tego żadnych przez to, bo nie znamy. No, teraz i tak się to odmraża trochę, nie? Bo jest sporo filmów, nie wiem, czy gdzieś się ten, chyba Pantę się nazywa ten film. Mazanie. To słychać, wiesz? Jakbyś mogła wyjechać. Jaki ten? Jaki? Polski film, wiesz co tam, nie pamiętam dokładnie reżysera. O kurczę. No. Karol, zgaś to. Już się to jest film, jest pan o takim pisarzu znanym, też znowu nie pamiętam nazwiska, takie dziury, ale bardzo fajny film, właśnie pokazano na wjeździe z Warszawa 49 czy 50, jak się tam, wiesz, Pałac Kultury, nie wiem, czy budował, czy dopiero, chyba budował się wtedy jakoś tak. Czyli Gierek, wcześniej. Gierek był w ogóle w tym filmie jako postać. O. Tak, i ktoś go grał. Koterski. Ten misiek Koterski. Czy jest ten nowy? Co są sceny w Stoczni Gdańskiej? Nie, bo to jest w Warszawie wszystko się dzieje. Tego pana te gra Wilczak, dobrze mówię? Paweł Wilczak? A, to nie znam. Bardzo fajny film. Niszowa produkcja, na Playerze jest dostępny, specjalnie to wykupiłem. Ciężkie kino, ale fajne. Fajne. Nienawidzę Kazimierz Kutz tam na przykład. Nienawidzę Playera, mi zaraz reklamy chujowe wrzuca. W ogóle też to, ten, bo tam nie można abonamentu, tylko jakieś oni wymyślili obsługa tego, to gorsza niż HBO. Wiesz. Bo w Netflixie jak kupisz, to masz wszystko, a tam masz pakiety. Trochę tak, tego, nie, tego, w ogóle tego bez co cię interesuje. Nie, to ja bym w ogóle zakopał tego Playera. Na Netflixie to, wiesz, jeszcze 10 osób pewnie jedzie w jednym kącie. To, co mnie interesuje, oczywiście zgadzam się z tym, nie? To jest mega ciekawa jest ta historia, bo to tylko znam opowieści mojego taty, który już ma swoje lata, jego kolegów,
tutaj Gdańsk, ta Solidarność, to wszystko, bo zawsze by po tej drugiej stronie oni tam robili różne cuda. Łącznie z tym, że nie wiem, czy Krzychu, strajk studentów gdańskich, kojarzysz taki temat, że zamknęli się w akademikach i tam rektor do nich przyszedł, grozili, że rektora wyrzucą, a on został z tymi studentami, to są takie fajne momenty, tam dużo Ja chcę, dlatego chcę, szukałem właśnie, napisałem do moich ziomeczków i ziomeczeczek. Właśnie, że do prawnika i historyczki, prawniczki, żeby właśnie polecili coś takiego, żeby dobrze, bo tych książek pewnie nie jest zbyt wiele, ale żeby nie trafić akurat tej chujowej. Tylko myślę, takiej... że trafisz i tak. Będziesz musiał kilka przeczytać i znajdziesz sobie gdzieś. No właśnie co, bo wyszukałem sobie. Historia 915-89 i jeden i recenzję. Bardzo fajna, a drugi nie, wszystko jest podane chujowo. I każda ma takie właśnie bardzo sprzeczne. No bo jedni fachowe rady. Europie tego, nie pamiętam jak się ten historyk Norman nazywa, Davis. Nie ma rozdziału po 50 roku? Jest, aha, po 50. Ja myślę, że i tak, w jednej będziesz wiedział, że papież obalił komunizm, w drugiej Wałęsa obalił komunizm. A w trzeciej, że... Kaczyńskich. Bracia Kaczyńskich. Nie, a w trzeciej na przykład, że Ruscy już stwierdzili, że już mają dosyć nas. I sami obalili. No właśnie bym chciał, żeby ktoś mi podpowiedział. Także. Ale nie, według mnie to będzie bardzo ciekawe i sam też dołączyć do tych książek. Choć mi ty mi wisisz tą o chirurgu książkę. Bardzo fajna książka, nazywa się Pod nóż. Holenderski. Mam w domu. Czytałeś? Nie czytałem. Holenderski chirurg, który opisuje takie przełomowe operacje, czyli na przykład pierwsze nastawianie złamań i skręceń, albo jak robili tam jakieś tętniaka aorty, no takich błahych operacji. Czyli taki trochę denik, taki oglądałeś denik? Taki, taki denik, na przykład sprzed czasów znieczulenia, jak wyglądały amputacje. To jest też ciekawa historia, że Liston, czyli król amputacji... 40 parę sekund, bo najlepszy chirurg to był szybki chirurg, bo jak nie było znieczulenia, to musiałeś tak tą nogę szybko upierdalać. Żeby koleś tamten... nie umarł z bólu, tak? Oni chyba mdleli. No, tak, mdleli, ale żeby jak najszybciej, bo generalnie się wyrywał. No i na przykład jest słynna historia o śmiertelności 300%, to pewnie słyszałeś. Nie, goleś miał gangrenę i ten musiał, chirurg Liston musiał mu obciąć nogę. No i tak ambitnie amputował tą nogę, że jeszcze przy okazji przejechał tym nożem, obciął palce asystenta. Jak zobaczyli na tym, bo to był taki operating theater, prawdziwy teatr, jak zobaczyli na tych trybunach, to jeden gość dostał zawału, po czym i pacjent umarł, a ten dostał gangreny w tych palcach i też umarł. Nawet z 300% śmiertelnością. Ale jeszcze na przykład tak ambitnie amputował na wysokości uda, że obciął kolesiowi mosztę, nomen omen. Tak po prostu ciachnął ambitnie w koło, że skończył na jajach. No. To jest według mnie fascynująca historia. Piękna jest historia. Bardzo fajnie, ty masz Krzychu, ale... Bo są tacy koledzy z naszej branży, że którzy nie, na przykład nie lubią oglądać seriali medycznych, czytać książek medycznych, jakby zostawiają pracę w pracy. Ja na przykład uwielbiam. Ja uwielbiam Ostry dyżur, wiesz, oglądać. Doktora kiedyś... House'a? No tak trochę mniej, ale pamiętam, że Grey's Anatomy na studia tam do któregoś sezonu nawet spoko, ale Ostry dyżur pamiętam, bardzo lubię. Do pewnego sezonu oczywiście. Potem George Clooney odchodzi, nie ma co patrzeć. Nie, ale spoko. Ja pamiętam tą kurwę, jak on tam wjeżdża z tym długopisem, to dziecko w kanale, pach, trochę od domu, ja kurwa odcinka. To jest autentycznie serial, który ma konsultantów lekarzy i jest mega... Każdy miał. Nawet podobno ale... na dobre i na złe też ma konsultantów lekarzy. Tak. I M jak miłość i klan. No to są tacy jak nasi biegli pewnie sądowi. Nie? To na przykład słynne były takie sceny w polskich serialach, że na przykład stoi pielęgniarka operacyjna przy stole i tam coś robi, sobie poprawia maskę rękami i później dalej coś tam robi. Nie? Albo na przykład w Grey's Anatomy też były takie niektóre sceny. Ty byłeś konsultantem medycznym w serialu polskim. Jak to? Byłeś? Byłeś, no jak nasz kolega występował, był lekarzem więziennym. Aha, tak, nasz kolega miał epizod, był lekarzem w więzieniu na wspólnej? Chyba na wspólnej. Na wspólnej. I się pytał, no jaki mam być? Ale... Ja mówię, oschły, zmęczony i opryskliwy. Nauczyłeś go grypserki tam trochę? Uważ się napić, raczej... nawet nie mruknić? Nie, właśnie, nie, bo z tym nie mam doświadczenia. Żeby kopertę brał, tak wsuwał w kieszeń, tak żeby nie było widać, że z backhandu, rękę. Z backhandu tam. Tak. Tak zwana ręka kitrająca, nie wiem czy znasz to porażenie.
No, miałem ostatnio kilka takich kłopotliwych sytuacji. W ogóle miałeś sytuację w życiu jako lekarz, że stary, wciskali pełno, kapustę? Pełno i nie powiem, jak się to skończyło. No. Nie, ale żartuję, ale oczywiście. Ja absolutnie nigdy w życiu taki, brzydzę się takimi rzeczami, ale pacjenci mają szczególnie połowa Polski południowa. Ale Dolny oni mają potrzebę, Śląsk, stary, ale to nawet mają oni się obrażają, nie? Tak, ale obrażają, robią już takie cuda, ja ci powiem autentykistę, bo ja miałem różne tam, czy wsuwają w bombonierkach, to takie klasyki, że do bombonierek tam przecinają żyletką delikatnie w ten testówki, wiesz, albo mówią, że tylko ciasto, pod ciastem plik banknotów, a już ich dawno nie ma, bo uciekli, wiesz, co z tym zrobić. No też ostatnio, pacjent wyszedł, ale zostały jakieś dokumenty na stole, ruszamy te dokumenty, tam pff, kapusta. Miałem taką starą doktórkę, pamiętam, że przyjeżdżała do mnie, miała, nie wiem, może jeszcze żyje, bo ona do poradni do mnie przychodziła, wiesz, przyjeżdżała co roku na wakacje. No i tam przychodziła, to wiesz, tak, i przekochana kobieta, naprawdę bardzo w porządku. Ona w ogóle miała 4 specjalizacje, pierwszy raz w życiu widziałem. Ja kardiolog, internista, orzecznik ZUS-u, jeszcze coś tam, nie wiem, czy to specjalizacja. Orzecznik ZUS-u, zajebista. To jest chyba najważniejsza specjalizacja. Ale pamiętam, że miała jakiś taki wrastający paznokieć i nie chciała tego operować. Ja mówię, że ja to wytnę, zrobię, będzie porządek, ona, że nie chce i tam to tam co roku jej leczę. I ona tak przychodziła, żeby pogadać, bo mówiła, że ma fajną wnuczkę. Ta przyłbowa to przychodziła. I ona mi zawsze te 200 zł. Ja mówię, no weź kobieto, mówię, przecież ona nie, ale wy jesteście młodzi rezydenci. Ja mówię, ja nie chcę. I weź to wytłumacz, nie? Ale moja ulubiona historia to jest autentycznie mojego kolegi, jak już pracowałem, dostał tomik poezji. No bo możesz robić własne rzeczy, nie? Jakieś takie dawać lekarzowi, jak namalujesz obraz, to nie jest łapówka. Laurka. Bimber własnej roboty. Bimber własnej roboty. Mi się wydaje, że jakieś jadę łososia od kogoś, od was, którego dostałem, taki wielki płat łososia wędzonego. Ryb jest dużo na Pomorzu, też dostaję. Ale ona napisała tomik poezji i powiedziała, że jest dla pana specjalny wiersz napisany na 16 stronie. O, słuchaj, stary, on otwiera 16 stronę. Na 16 stronie jest takie wycięcie żyletką i 1000 zł wsadzone w recepturce, tak żeby się zgadzało. Zdążył jeszcze ją na korytarzu za wbety złapać, opierdolić i oddał te pieniądze. Bo taki, no, ale ja miałem taką sytuację, czekaj, Karol, tylko powiem. Oddział ratunkowy zbiera się na operację pacjentki z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego, nie jakiegoś zaawansowanego, po prostu wiadomo, że jest wyrostek, chora w dobrym stanie, no trzeba zoperować i wyciąć. I podszedł do mnie mąż i mi wciska. Mówi, to sobie na operację. I wciska mi $100. Banknot $100, nie? Ale proszę pana, no przecież zawsze staramy się jak najlepiej, to niezależnie, czy ktoś płaci, czy nie płaci, przecież no to jest nasza praca i tak dalej. Nie, ja nie mogę tego przyjąć. Bierz pan, kurwa, ale ja kurwa, nie wezmę. Mówi, bo zacznę wymachiwać i powiem, że pan bierzesz. No i chuj, i co zrobisz? Zazwyczaj to robimy tak, że jak już nie da się naprawdę komuś tego wcisnąć z powrotem, to na fundusz kawowy idzie. No bo co z tym zrobić? No albo na biedne wiesz, dzieci. Co, ja oddaję pielęgniarkom. Poważnie. Oddaję moim dziewczynom, bo ja im współczuję, jednoczę się z nimi. Bo lekarz, mamy chujową robotę, nie ma co ukrywać. Nie? Jeszcze Krzychu też ciężko pracuje. Ja mam taki szpital, że tragedia. Nie? Robiłem dużo rzeczy w moim życiu, ale to jest naprawdę najcięższa praca chyba, jaką można wykonywać i psychicznie, i fizycznie, i tak dalej. Ale dziewczyny mają gorzej. Pielęgniarki mają gorzej, bo robią dużo więcej fizycznej pracy. Młode, ładne dziewczyny, które mogłyby naprawdę w życiu robić wszystko, ale robią to. Nie? I niektóre naprawdę robią tam przez przypadek, co się zdarza, ale niektóre naprawdę chcą to robić, one chciały, one chcą pomagać, one po prostu czują potrzebę. I oczywiście kurwią po drugim dyżurze, że co one zrobiły, ale dalej pracują i są chwile, że wiesz, chodzi do dyżurki, krzyczy, że wyzywa, że nienawidzi, a ja przyłapię ją, że jak przechodzę po cichu, że trzyma tego chorego za rękę i mu tłumaczy, że będzie dobrze. I to jest piękne, nie? Chwile. I one zarabiają, kurwa, 2000 zł. Raz, że zarabiają chujowo. To jest, kurwa, żart. Na przykład, jak chcesz zostać pielęgniarką chirurgiczną lub chcesz robić inną specjalizację pielęgniarską, to musisz samemu za to zapłacić jeszcze ileś kafli. Tak. A my jakby mamy ten proces specjalizacji w postaci rezydentury, no że jakby pracujesz i dostajesz kasę i przy okazji się szkolisz. Nie? Także dla mnie autorytetem absolutnie są pielęgniarki. W sensie takim moralnym. Ja też podziwiam i dlatego też tłumaczę czasami, jak są bardzo niemiłe. Ja się spotkałem z jakimiś niemiłymi, jak moja mama na przykład była w szpitalu i tłumaczyłem jej, że no, to jest tak chujowa praca, użeranie się z tymi wkurwiającymi pacjentami. To jest pierwsza linia frontu taka. Między pacjentami, rodzinami, a... No.
Ale jeszcze wracając do łapówek, to dlaczego? Bo moja mama mi opowiadała historię, jak moja babcia była w szpitalu tu nieistniejącym QLPP. No to musiała podpłacić pielęgniarki, żeby w ogóle opiekowały się moją babcią. No, czyli Ukraina trochę, nie? Tak jest. Tak Ukraina było, tak jest. No, tak było. No, na Łąkowej to dużo historii słyszałem. Mój kolega, rok 2019, wiesz, czyli już tam, ten szpital, przypomnijmy, Krzychu, się zamknął gdzieś tak... 2005. No, wczesne lata 2000, tak. Nie? Drak 2019, przyjeżdża karetka pogotowia, wyjeżdża ta schorowana kobieta, trzyma różaniec w ręce zawinięty, mówi tylko nie na Łąkową, tylko nie na Łąkową. Słuchaj, Łąkowiacy to by się tutaj kurwa zlinczowali, to jest nadal bardzo mocne taka społeczność wewnątrz lekarska, że jeżeli byłeś będzie w Łąkowej... Będzie piękny hotel chyba, co? Czy osiedle? Jeszcze nie wiem, co tam robią. Tam jest ten kościółek taki, który jest przyległy, bo tam był szpital i do tego przylegał... Jest. I on jest w ogóle tam kiedyś, pamiętam, moja ekspartnerka była na takim imprezie Znikający Klub. I zrobili to w takim pustostanie. Tam jest akurat nie mogłem być, bo miałem jakąś sesję. Tam, na tyłach, tak. Cała taka ulica, tam są imprezy. I było sztos, jak mi pokazywała zdjęcia. Ale to było w szpitalu? To było tak, na Łąkowej, na szpitalu. A, okej. Okay. I tam, wiesz, w ten pustostan zaadoptowali pod taki klub, no impreza, no to była jakaś taka akcja jakieś w Trójmieście, nie? Znikający klub. No to wszyscy znamy tę historię, nie? Kolejna że rzecz, te szlugi z peanów, nie? Że pan profesor tam operuje, to nawet mi kolega, który pracuje dalej zresztą w klinice, więc niech zostanie anonimowy, ale mówi, że panie docencie, mina godzina. Dobra, wiesz, i wychodzi, żeby nie być tak jak religia, tam do okna, okno otwarte, na cały, tam wiesz, ludzie chodzą na dole, on stoi za upierdolony gównem albo krwią i pali kiepa z tego peana, wiesz, no piękne chwile, nie? No to stara medycyna, nie? To już to kiedyś chyba ktoś, nie wiem, czy znasz tą historię, że tam nogę na parapecie położyli, pamiętasz? Nie, nie słyszałem. Była jakaś taka historia, że był jakiś taki stażysta, który był synem profesora i tak się trochę tam nosił. Kompletnie nie znam nazwy, więc nawet nie ten, ale to znam tą historię i strasznie go nie lubili, nie? Przyszedł na chirurgię, mieli amputację i powiedzieli mu, że nie, noga musi czekać do rana, bo no nie ma gdzie tego z tym, co z tym zrobić, więc że jest zimno było na dworze, to trzeba, żeby nie ten preparat nie zmartwiał, to trzeba wystawić na parapet. Jak jego stary szedł do roboty, to rano psy gryzły ją kurwa na podwórku. Jezus, to już przypał był straszny. Także ten... No wiesz, tam też... były też takie, wiesz, to jest stara medycyna, no to jeszcze właśnie, jeszcze tam naukowe, ale też na akademii było tak, że na przykład idzie obchód i w trakcie obchodu jest przerwana peta. Czyli idą z sali 1 do 2, ale już między 2 a 3. To przerwa w ogóle była, nie? Bo tam myślałem, że normalnie palili kiedyś na obchodach. Nie no, nie? Przecież nie wiem, jak zwierzęta przy pacjentach też palić i rozmawiać. Bo jeszcze pacjent poprosił jednego, a tak... A pacjent też jarać, wiesz. Tak, no ale normalnie były popielniczki na korytarzu. O, to było piękne zdjęcie, takie czarno-białe, gdzie pacjent wali szluga i doktor wali szluga i konsylium wali szluga. Ale mój kolega jeszcze był, doznał jakiegoś urazu... Poczekaj... Albo nie, on był chyba na Erasmusie we Włoszech i tam ktoś przyszedł z raną i doktor tak odłożył, założył dwa szewki, pielęgniarka założyła patronek i dalej jara. Słuchajcie, no to a propos jeszcze amputacji, tam taką historię, to mój kolega mi opowiadał z kliniki akurat łódzkiej, że już był młodym chirurgiem, młodszym chyba ode mnie. I przychodził taki zaangażowany student. Są tacy studenci zaangażowani, tam przychodzą z chirurgami. Nie wiem. No i słuchaj, i przyszedł tam na tą salę operacyjną i profesor, tam docent, jakiś starszy dyżuru dokonywał amputacji, on jako młody mu asystował, a ten student trzymał tą nogę na dole, wiesz. Nie ruszała tam, wiesz, kroi tą piłą i tak dalej. I ten docent do niego mówi, panie kolego, proszę odrzucić kończynę. On tak, no dobra, wziął. Stół, tam ten kubek był na końcu sali i wziął tak z całej siły się zamachnął, kurwa, leci do noga przez ten, kurwa, salę operacyjną. Pacjent w popie, czyli od pasa w dół, ale przytomny. Leci ta noga, wiesz, padła. Ja tak, no to pan kolega już skończył na dzisiaj, dziękujemy bardzo. Proszę odrzucić, a tam wziął tak raz, dwa i jeb do tego śmietnika, także... Znaczy, to jest śmieszne i straszne, ale no, takie jest życie, no co zrobisz. No. Moim, teraz, marzeniem, marzeniem takim bliskim jest pogrzebanie w kadawerze. Gdzieś, nie wiem. Chciałbym w ogóle sobie powkładać ręce w narządy. Marzenie w ogóle, Karol? Opowiadali mi, że fajnie. Takie, wiesz, ciepłe, tłuste.
Ciepłe ale to już nie będzie, zimny. Bo kadawery są zimne właśnie. Jest w ogóle, widziałeś, są warsztaty prowadzone teraz w Poznaniu, w Poznań Lab. Prowadzi m.in. Manasiewicz, Mańkowski ostatnio i polegają na tym, że jest właśnie specjalnie wypreparowane zwłoki, taki właśnie kadawer przygotowany do tego i ostatnio była prezentacja na przykład płaty i pokazali, jak projektować płaty. Następny będzie o przepuklinach, następny będzie o jakichś tam małych zabiegach chirurgicznych. Super sprawa. No, bardzo pytanie ciekawe. Jest takie, też mi się rodzi w głowie, no bo kiedyś tych preparatów było dużo, bo ludzie jakby czuli potrzebę też oddać te swoje zwłoki, żeby się przydały. Niektórzy chyba tam pewnie są z jakiegoś niewyjaśnionego pochodzenia, jak to jest w anatomii, co leży na wojny. Anatomiczne, jakieś powojenne. Ale jak to jest teraz, nie? No bo jakby wypreparujesz tego jednego kadawera, a co zresztą, nie? Jakby skąd się te zwłoki biorą? Może nie wiemy, bo się nie interesowaliśmy. Ja słyszałem, że najbliższe takie kursy komercyjne są w Finlandii, że tam bardzo dużo mają tych zwłoków. Zwłok. W Skandynawii w ogóle jest ogromny szacunek do doktorów. Nie? Mam wielu znajomych też rdzennych właśnie z tych głupich gier. To dzisiaj utrzymujemy kontakty, że Finów, Szwedów i Norwegów rdzennych, nie Polaków na emigracji, którzy po prostu dla nich tam ten zawód lekarza to jest absolutnie bardzo dużym szacunkiem się cieszy. Sztos. Ten każdy doktor. Są inne w ogóle to są ludzie też. Na poziomie mega, nie? W sensie Szwecja ponoć teraz trochę zepsuła przez emigrację, że to są mieszane towarzystwo, że też wzrost jakiejś przestępczości, ale Finowie to jest w ogóle kasta mała. Szwecja z socjalem przesadziła. Tak, tak. Finlandia jest mała, mało ludzi i bardzo wszyscy są tacy na poziomie. Zresztą to najlepszy jest ten poziom chyba kształcenia w Finlandii, nie? Nie wiem, czy wiem okazję... że wiem, byłem w miesiąc w Finlandii kiedyś. Tak? Jest taki fajny dokument Michaela Mora. To jest ten facet od Fahrenheita. Od Fahrenheita, od McDonalda, Super Size Me, wiesz, takie były dokumenty znane. I polecam, bo to jest fajny, na YouTubie chyba jest cały dostępny. Michael Moore przyjeżdża do Finlandii i robi wywiad na propos edukacji. I jest w szoku. A jak on jest w szoku, to wyobraź sobie, jak Polska jest oni w szoku. Mają najwięcej wypożyczeń książek w bibliotekach chyba w Europie albo na świecie. Może nie znam tych danych, ale możliwe, absolutnie, bo oni mają, z tego co wiem, bo tam w tym dokumencie, dlatego jestem mądry, 4 godziny na przykład zajęć dziennie w liceum mają. Koniec. I mają najwyższe osiągnięcia. Mają w chuj dużo według mnie ciekawych rzeczy. Na przykład u nich, żeby zdać prawo jazdy, to musisz poskidować na takim, wiesz, jak masz tory takie do jazdy, do testowania samochodów, to masz skidpad, czyli taki teren zraszany wodą. I tam musisz, wybijasz się z samochodem i robisz takie, wybijasz go z równowagi i musisz go skontrolować. No to jest element zdawania prawo jazdy. Oni wyprzedzają naszą epokę, nie? Bo teraz się płaci za takie kursy driftu, czy jakieś takie jazdy w poślizgu. Nie? No. I więc według mnie... A jeszcze ostatnio gadaliśmy o tym... Tak. A jeszcze ostatnio gadaliśmy z takim naszym gościem Piotrem Budzkim o tym, że oni mają inny trochę, wdrażają inny tryb nauczania. Czyli tryb... Jak to mówił? Krzychu, przypomnisz mi? Pamięcio. Jaki tryb nauczania wprowadzają Skandynawowie? Metodologiczny. Wiesz co, ja w tym dokumencie tylko to co mogę wam powiedzieć. Dobra. To... Chodziło o to, żeby więcej takich prac koncepcyjnych. Żeby grupach tworzą jakieś rzeczy takie że tam w 1415 zesrał się na polach. Słuchajcie, dla mnie to co było takie mega w tym, oczywiście, że pani dyrektor mówi, że na przykład tu jest czas po szkole, oni mają nie robić, mają 4 godziny zajęć i po szkole mają nie robić w ogóle prac domowych, bo to jest czas, żeby dziecko było dzieckiem i się bawiło. Odpocząć. Potem podchodzą do nauczyciela i mówią, że co dla pana jest najważniejsze, czego pan uczy w przedmiocie. Mówi, żeby kochać drugiego człowieka, żeby o niego dbać, szanować go, żeby z nim współpracować, pomagać rozwiązywać problemy, żeby dążyć wspólnie do osiągnięcia celu. A czego pan uczy? Mówi, matematyki. No i on kurwa wierzy. I to jest w ogóle taki mega pozytywny dokument. I tak faktycznie jest, jak mam tych swoich znajomych i z nimi gadam, to Finowie to są chyba zajebiści ludzie, jakich poznałem. To jest mega. Każdy jest w ogóle super mądry, w biegle w 5 językach, śmieszni, zabawni, tam nie ma żadnego problemu. No ponoć tam niby tam się dużo chuszta. Dużo samobójstw. Wiesz, ludzie inteligentni popełniają samobójstwa też dużo. Mało słońca. Największy ten. Aczkolwiek to, co mnie tak zdziwiło i nie wiem, czy Krzychu wiedziałeś, że lekarz w Skandynawii ma obowiązek 2-miesięcznego udokumentowanego urlopu w krajach zwrotnikowych.
bo inaczej nie dostanie wypłaty czy tam świadczeń swoich. A to ma sens. Dramat. No. I dramat. Oni robią coś takiego, żeby nie każdy im się chce, chociaż to są ludzie, też na to, że nie oszukują, ale na przykład mają domy wykupione w Tajlandii, na Bali, w jakichś takich różnych tych, no i mają chatę, więc mogą sobie jeździć. Ja kiedyś mieszkałem na Filipinach, na Palawanie, najpiękniejsza wyspa na świecie podobno. Mieszkałem u Szweda, który pracował w Ericssonie. Może nie tylko lekarze tak mają, wiesz, że mają urlop udokumentowany. Tylko on się hajtnął z tą Filipinką i tam przeniósł się ogólnie. Dalej pracował dla Ericssona, ale się przeniósł. Ciekawe, no mówię, może to jest rutyna, może nie tylko lekarze tak mają. Ale we Szwedzi coś mają do tych wycieczek, właśnie do Azji, bo na przykład moja mama była tam z Jorgenem, jego rodziną ze Szwecji, właśnie w Tajlandii byli, to jest taki ich. I tam mieli na przykład, oni mają w ogóle obowiązek, jak wyjeżdżają gdzieś na dłużej, to mają obowiązek udokumentowania, że dziecko jest nadal nauczane i tam na miejscu była jakaś angielska czy szwedzka szkoła. To jest ciekawe w ogóle. No, właśnie tak. Ciekawe. Ja w samolocie kiedyś poznałem chyba Szweda, który przez internet poznał Tajkę i siedziała koło niego i sobie podróżowali. No właśnie oni... Oni są mega otwarci ludzie, nie? Ale też z drugiej strony mogą sobie na to pozwolić. Może dlatego, że mają tą płynność pieniądza. No ja mówię do mojego kolegi ze Szwecji, mówię, słuchaj, tam Dave, to przyjedź do mnie do Polski. On mówi, no dobra. No i mówi, że wszedł i za Big Maca kupił bilet. Bo tyle go kosztował do Polski. Ale nie tak, wiesz, tak, że ktoś gada, że za 5 zł za 3 miesiące. Nie tak z tygodnia na tydzień. Nie? Za koszt Big Maca sobie kupił bilet do Polski. No stać ich, nie? Tylko Norwegów nikt nie lubi. Znaczy nie wiem, czy nikt, ale na przykład Szwedzi się strasznie nie lubią. Tak jak Szwedzi się lubią z Duńczykami, to Szwedzi się nie lubią z Norwegami. To jest tak, jakbyś był więcej, nie wiem, Czech i Malbork. Ja tam. Gdański, Gdynia. A Słupski się nie lubi. Z Koszalinem się nie lubi. O nie. O strasznie. To są nawet Rypin i Brodnica. A z Rypina to... Aha, ty masz żonę, ja miałem dziewczynę. Gdańsk. A jest dziewczynę z Rypina? Tak, no. Znają Iza. To tam się wszyscy znają. Pozdrawiamy, może będziesz szóstym słuchaczem. Bo nie. Dajesz. Ale generalnie to w Słupsku jest taki budynek, nazywa się Zemsta Koszalina, dlatego że to był w latach 80. prezent miasta Koszalin dla miasta Słupsk. Taki koń trojański. Wiesz, że w środku nie ma całowali chlebek, sól po wódeczce i wszystko tam się psuje. Przez proboszcz. Tam są historie, legendy, że winda się psuje w połowie, wiesz, jakiegoś tam... Winda w ogóle jest co dwa albo co trzy piętra, nie chcę skłamać. Naprawdę. Żeby nie, wiesz, jakoś tak, nie wiem dlaczego, taka była myśl technologiczna i ona potrafi się zawiesić tam. Ale dalej lubisz te miasta? Nie lubię, strasznie. A czemu w Gdańsku nie zostałeś? Jak powiem ci tak, zacząłem pracę w klinice na oddziale internistycznym, czyli zupełnie skrajność. Tutaj? Tak. Nie. Tutaj. To w ogóle jest w ogóle wielka historia, wielki comeback, znaczy to nie ty wybrałeś chirurgię, tylko chirurgia wybrała ciebie. Chirurgia wybrała mnie, dokładnie. To jest jak z tiarą przydziału w Hogwarcie. Oj. Ja mówię, albo bierzesz Slytherin, mowa węży i jesteś chirurgiem, albo jesteś tą pizdą razem z Harrym Potterem w Gryffindorze. Nie na intern, nie na internie. Dlaczego nie na internie? Wiesz, to się zastanawiał. Chirurgia krzyknął i chuj, poza zostanie, ale... Serio, to na cały staż, tam całe w ogóle studia, chodziłem tam do kół naukowych, fascynowała mnie interna, bo to jest taka prawdziwa medycyna. No jest piękne. To jest wspaniała piękna dziedzina, medycyna. Podziwiam tych lekarzy i zawsze chciałem takim lekarzem być, ale nie potrafiłem po prostu. Potem jak przyszedłem do pracy, jak przełożyłem teorię, czyli czytanie fantastycznej powieści rozwoju człowieka, wszystkich tych przemian, które jest rewelacyjna w ogóle, i potem przenosisz to na praktykę, która jest rutynowa, z sztampą. Tak naprawdę. Oczywiście nie zawsze. No tak, przypisujesz paracetamol. Zależy, tak. No. I co? I skiegujesz na badania krwi. Ty młody, taki waleczny wychodzisz, a tam te wszystkie... Starsze... Zdarzenie z rzeczywistością jest bardziej bolesne. Bardzo bolesne jest. Tak. Ja tego źle to przeżyłem, nie? I wróciłem do rodzinnego miasta, czyli pochodzę z Ustki. I po prostu miałem depresję 100% i akurat, że tam jakiś tam znajomy znajomego, ordynator chirurgii mówi, chodź na chirurgię, zobaczysz jak to jest. Ja mówię, ale jeszcze na stażu? Już byłem po stażu. A już byłeś po stażu? Już byłem po stażu, już dyżurowałem na internie tutaj, czekałem na etat, już miałem dyżury tam i była tragedia. Są trochę później rezydenturę niż na przykład Iska zaczęła. Nie? No i on mówi, chodź na chirurgię, zobacz. Ja mówię, nie, ja na chirurgię to się rozczarowałem, ominąłem na stażu, w ogóle nie mam pojęcia, nawet nigdy nie trzymałem skalpela, nie umiem nawet wiązać, nic, kompletnie się nadaje. Chodź, zobaczysz. Mamy tam sporo roboty u nas i posłuchaj, poszedłem.
No, zakochałem się, nie? Bo Słupska Chirurgia jest na, wtedy była, zresztą dalej jest, tylko że wtedy jeszcze był taki element naukowy, że tam dużo takich prac pisaliśmy i tak dalej, teraz trochę mniej, trochę bardziej jest takich, wiesz, więcej przerobu. Na bardzo wysokim poziomie, spektakularne zabiegi, wiesz, wszyscy, młody zespół, no rewelacja, no bo jest wszystko super. Młody tam robi od pierwszego, ja swój pierwszy wyrostek zrobiłem, nie wiem, może miałem 2 miesiące w pracy, przychodzę do kobiety. Ja mówię, że będziemy operować, wiesz, tak dalej. No, a ile pan zrobił tych operacji? No bo młody, jeszcze młodszy niż teraz wyglądałem. Ja mówię, proszę panią, co mnie myśli, że ja pierwszą operację będę dzisiaj robił? Ona, no to dobra, a tam kurwa srany, wiesz, nie wiem o co chodzi w ogóle. No i kolega mnie prowadził za rękę, wiesz, jak to tam wszystko zrobić. I od pierwszego dyżuru było, ty robisz. No zasada jest, że młodszy robi wszystko do momentu, jak coś nie idzie, to wtedy starszy przejmuje inicjatywę, nie? No i ja się nauczyłem dużo, nie? Naprawdę mogę powiedzieć po 6 latach tej chirurgii, że no jestem wyoperowanym chirurgiem na tyle, że sobie jakoś poradzę. Dużo jeszcze przede mną, ale naprawdę jakiś warsztat odebrałem. No nie? Właśnie, a zauważyłeś, że jest coś takiego, że jak już jesteś na pewnym poziomie, to no oczywiście nie jakieś najbardziej skomplikowane zabiegi, ale że możesz coś obejrzeć na YouTubie i będziesz w stanie coś zrobić, no tak głupio mówiąc. Albo przeczytasz w podręczniku, tak, jak już masz ten warsztat. No. To jest to, co ja tutaj widzę czasami, że wieczorem Krzychu przygotowuje się, albo Iska się przygotowa do operacji na YouTubie. No, na MedTubie masz konto oczywiście pewnie, masz na MedTubie? Nie, na YouTubie mi się wydaje. Ja mam na MedTubie stare konto, w ogóle nie wiem. Ale jeszcze, ja też mam. Ale potem się tak zastanawiam, kurwa, ej, ja też potrafię. Co, YouTube? Jak na przykład trzeba na przykład coś wyszlifować, coś naprawić z YouTube'a, albo na przykład sobie wymienić, nie wiem, w samochodzie coś, no to odpalam YouTube'a, robię to. No, to czemu nie mógłbym na przykład wyrostka? Znaczy, myślę, że czym się różnisz od takiego stażysty, chirurga po miesiącu, nie? Bo jakby medycyna jest medycyną, to wymaga ogromnej wiedzy i poświęcenia, ale chirurgię zaczynasz tak naprawdę, jak zaczynasz pracować. Więc jak przyszedłbyś do pracy jako chirurg, powiedziałbym, Karol, słuchaj, trzymaj to, trzymaj tamto, tylko się nie pożygaj, rób dobre ruchy i weź tu, daj w lewo, w prawo i wyciąłeś. No zobacz, bo jakbyś miał taki... No bo ja jesteś umówieni. Jakbyś miał taki sztuczny... Proszę państwa, to jest stażysta z nami w grupie. Karol, dzień dobry. Karol, taką akademię, powiedz, że Gdańsk. To Gdańsk, no. A, skończyłem Gdańską. I nie będziesz... Politechnikę. I tak kiedyś profesor powiedział na zajęciach, pan chyba z Politechniki do nas przyszedł. Jak nie odpowiedziałem na pytanie, żartuję, no mów Krzychu. Nie, no bo ty mówię, że jakbyś miał takie sztuczne jelito grube, z którego wystaje sztuczny wyrostek robaczkowy i byś obejrzał na YouTubie, Karol, tobie bym ci powiedział, że no słuchaj, no to musisz tak tutaj tak obciąć, tu musisz założyć taki szef w kółeczko, tu zaciągnąć, to byś dał radę, tylko że przerażająca jest ta konsekwencja błędu, nie? Że jest ten margines. Wszystko jest w porządku, jesteś super chirurgiem do czasu, jak wszystko idzie dobrze. Sztuka chirurgiczna polega na tym, żeby się odnaleźć, jak coś się spierdoli. I to jest to, co się uczymy latami. To jest prawdziwy chirurg, nie? Potem się go odnajdzie, doceni, wiesz. Ale mi się wydaje, że w ogóle ludzie, na przykład teraz jest problem otyłości na świecie. Mhm. I jakby wziąć na przykład takich ludzi otyłych i żeby włożyli sobie rękę do otyłego brzucha i zobaczyli, jak te narządy tam są odciśnięte tym tłuszczem, opakowane, to by może bardziej skumali, jaki to jest problem, że to jest jednak rzecz, którą trzeba... Nie, wiesz co, może by większe wrażenie zrobiło, jakbyś na przykład im pokazał, jak po operacji grubego człowieka, jak na przykład rozeszła się ściana brzucha i kiszki wypadły na koc. No. To myślę, że nie zrobiłoby wrażenia. Albo można by porównać na przykład operację chudego z operacją grubego. Pokazać, czym to się różni. Jak na przykład wątroba jest taka w żółte kropki od tłuszczu, albo tego tłuszczu jest w brzuchu tyle, jakbyś tam, wiesz, 15 kaczek obrał i wrzucił ten łój tam do środka. Ja pamiętam, że dla mnie taki, nie wiem czy, no to pewno byliście tam gdzieś na zachodzie, w sensie w Stany i tak dalej. Byliście osobiście? No, byłeś w Stanach? Tak. W szpitalu. Ja znam kogoś, kto był. W szpitalu. A ty byłeś w szpitalu? W szpitalu na wizytacji takiej. To fajnie. Super w ogóle. No. Moje marzenie, ale ja zawsze chciałem... A ja byłem za to w szpitalu w Kairze. Chciałem zawsze w Nowy Jork zobaczyć w szpitale, jak to wygląda, wiesz, tam ten ostry dyżur, ale to ostry dyżur tak od Chicago. No ale wiesz co, chodzi mi o to, że pojechałem, to był 2012 rok, pojechałem na miesiąc do Los Angeles i akurat miałem taką okazję, bo tam byłem w takim środowisku, tam kontraktów jakichś biznesowych, w sensie, co chcę powiedzieć, nie, że tam się napinam, tylko chodzi mi o to, że zwiedziłem to Los Angeles na pełnej, nie? W sensie, że byłem tam w najdroższych restauracjach,
jakieś tam gwiazdy się przewijały, jakiś tam Pierce Brosnan obok mnie, sushi, my takie tam rzeczy, takie naprawdę super, marzenie, żeby zwiedzić. Miałem taką okazję, za co tam dziękuję sobie, że tak to się stało. Natomiast, wiesz, zawsze byłem takim Californication, w ogóle zajebiście. Kurwa, wjeżdżam na to Sunset Boulevard, hotel mam przy głównej, wychodzę i stary na 10 osób, 9 ma 250 kilo plus. Nie żartuję. I jeżdżą na tych kurwa wózkach, albo chodzą na tych wózkach hiszpańskich, jak te stare babcie, albo jak ktoś jest ambitny, to pcha, a jak ktoś jest mniej ambitny, to jedzie kurwa na tym wózku, nie? I ja wchodzę do normalnej, fajnej knajpy, i wiesz, wchodzę do normalnej knajpy, chcę zamówić fajne żarcie, płacę $40, nie? Idę obok, kurwa, po bułkę z gównem, płacę $1.50, nie? Tam jest straszny szok w ogóle. 70% rozpoznań na kontakcie z lekarzem, czyli na wizycie, to jest cukrzyca type 2. No niewątpliwie, nie? Bo mówię, że akurat dlaczego tego nawiązuję, bo jak już te wyższe sfery, tam gdzieś w Hollywood i tak dalej, nasi znajomi mieszkali, tam się dziwię, że jedna z naszych znajomych nie była w tym słynnym programie tam żony Hollywood, bo to właśnie była Polka, co wyszła za bogato, za mąż, za jakiegoś producenta filmowego, nie? Ale no, dlatego tam pojechaliśmy do nich, więc chodziliśmy na te spotkania, więc tam wszyscy ludzie na tych super upper, wiesz, tam jakieś tam, to są mega, tak jak w ogóle w filmach, nie? Ale to jest w ogóle kurwa ziarno, nie? Bo Los Angeles jest olbrzymie, tam cały konglomerat chyba 20 milionów tego, mówię, jest LA plus jest to wszystko. Przeludnione. I wychodzisz po prostu nawet na tę słynną, wiesz, Sunset Avenue i tak dalej, masz te piękne tam te widoki na całym Malibu plaża i kurwa, wszyscy są tak grubi, że się żygać chce, nie? Jest tak obrzydliwie, że ja nie mogłem tam w ogóle wytrzymać. Ale to dokładnie takie samo było. Takie samo było moje spostrzeżenie. Idziesz do supermarketu i na przykład chcesz kupić, masz tak, jogurt, który kosztuje $5 i jogurt, który kosztuje 50 centów. I ten, który ma 50 centów, ma tak, syrop glukozowo-fruktozowy, wysokofruktozowy i dwa słodziki. A tamten za 5 ma tylko, no jest zwykłym jogurtem. Że tam jest właśnie, jak to nie jest prawda, że tam nie ma dobrego jedzenia. Tam jest dobre jedzenie, tylko jest, drogie, tylko jest przebitka kilkusetprocentowa. Tak jak mówisz, między dolarem, różnica między $1.50 a 30-40 baksów. Tak, tak, tak. To jest straszne. Nie? A to też wychodzi w tych zgonach covidowych, że ludzie mają te deficyty witaminowe, brak witaminy D, bo dużo sadła. Większość ludzi właśnie raz otyli, mają chujową dietę, cukrzycę. I dlatego tam żniwo tak największe ryzyko, nawet w Polsce, no, powiedzmy w Polsce, no bo na polskich danych w miarę się tam znamy. Największe ryzyko to jest otyłość. Największe. Bez dwóch zdań, nie? Więc dlatego Stany może takie żniwo mają, bo największe ryzyko, jeżeli pacjent jest otyły, nawet jeżeli jest młody, to jest naprawdę ciężko, no bo wiesz, trzyma w tym tłuszczu te wszystkie swoje cytokiny, mówi się dużo o tej burzy cytokinowej, po prostu jest z czego produkować. Burza cytokinowa. Co to? To jest taka reakcja zapalna organizmu, która jak się kumulują, te konglomeraty tego wirusa, to nagle po prostu jest taka nadmierna odpowiedź odpornościowa, wiesz, i to powoduje, że taki jest stan wstrząsu cię wprowadza, wiesz, jeżeli tak jest jak, nadmierna. To jest powiedzmy tak, jakby to jest tak, jakbyś nagle powiedzmy dostał sepsy, podobna jest akcja, że jest taki rozpierdol, że te właśnie cytokiny i te czynniki prozapalne powodują taką reakcję niszczenia. No, jak chciałem zwał, że odpowiedź nadimmunologiczna? Nie. To jest odpowiedź immunologiczna, tylko burza za bardzo wyrażona, może, wiesz, ilościowo za bardzo. A widziałeś pacjenta z tym? Z burzą, no. Jak to wygląda? No to jest we wstrząsie? Objawy wstrząsu, nie? Czyli jest we wstrząsie. Czy w człowieku się wszystko kończy wstrząsem? Kłon. Ciekawe. Ale patrz, jesteś chirurgiem. Ale ludzie tego tak jakoś nie czują. Jesteś chirurgiem i co tam robisz na tym COVID-zie? Stary, ja w ogóle ostatnio miałem taką dosłownie 2 dni temu sytuację, że siedzimy sobie w dyżurce. To jest w ogóle, żebyście zrozumieli, nie? To są zbierani na różnych lekarzy. A w kostiumie siedziałeś? Nie, w dyżurce nie. No, bo też to nie. Ma sens. A maski jeszcze nosicie między sobą? Nie, w dyżurce nie, no bo to wiesz, to albo siedzisz w FFP3, albo możesz sobie taką pleksę postawić. A macie statki kurwa pograć. Ale to jest moja szyba. A macie zapas FP3? Tak, tak. Nic tam, na początku tam wiem, ja nie pracowałem tam od początku. Na początku tam ponoć jakieś były takie, wiesz, FP3 perturbacje. N95. 5. No mów. Ale absolutnie tego jest ogromne ilości, wiesz, na początku może coś było nie halo, ale teraz pod dostatkiem wszystkiego, także nie ma tych problemów absolutnie. Uważam, że naprawdę Słupski, pozdrawiam, hej. Słupsk, słyszycie nas? O, jesteś miasto.
Nie, żartuję, ale że naprawdę to fajnie funkcjonuje. I słuchaj, to jest zbieranie na lekarza, na przykład siedzi tak, pulmonolog, urolog, chirurg, hematolog, kardiolog, ortopeda, nie? I tam menda, anestezjolog. Nie, właśnie nie mamy. Chcieliśmy, ale nie mamy, bo nie. Nie, przepraszam wszystkich anestezjologów, to był żart. I słuchaj, i siedzimy tam i na przykład ja mówię, że mam jakiś problem, to tam jest konsylium od razu. Ja uważam, że to byłoby zajebiste coś takiego w takim normalnym oddziale, na przykład wewnętrznym. Wjeżdżasz, kurwa, masz oddział taki, wjeżdża ci pacjent, konsylium się pochyla na człowieku, nie można mieć lepszą opiekę. No, bez kitu. I ostatnio siedzimy sobie w dyżurce i ktoś tam pyta ortopeda, a czemu w ogóle jest to migotanie przedsionków? No i pulmonolog mówi, że w sumie to on jest... To brzmi jak dowcip. Tak, czemu... Ona jest pulmonologiem, no i tam coś próbuje tłumaczyć, a ja mówię, przepraszam bardzo, mogę tutaj? Bo na studiach ja byłem szefem kółka elektrofizjologii serca, musiałem być internistą i wiesz, bach, poleciałem, kurwa, z grubej, oni wszyscy pospadali, ja to pamiętam, nie? No. I oni wszyscy, kurwa, ja mówię, a ja siedzę, mówię, a tak przestań, to w tamtą stronę, wiesz. Także było dosyć zabawnie, nie? Więc pytasz się, co robię jako chirurg. No serio zajmuję się tymi pacjentami chirurgicznymi, tylko, ale... pracę lekarską taką bardzo... Uważam nieskromnie mówiąc, nie chcę tu nikogo, wiesz, tam teasować czy coś, ale ja też pracowałem na chwilę na internie, na tych dyżurach, jeszcze długo dyżurowałem w WC-ku. Uważam, że chirurg poradzi sobie z dyżurem internistycznym. W drugą stronę nie. Kropka. Czyli podpinałeś respiratory? No, zaintubuję chorego, podepnę respirator, nawet się nauczyłem go ustawiać, więc no tak, no, podpinałem. Może nie jakoś tam, że zajebiście, ale jakoś to pójdzie, potem zaraz ktoś przyjdzie, poprawi, ale tak, żeby go utrzymać. A męczą się ci pacjenci covidowi? Jak mają? Ja powiem ci, wiesz co, jako jest, nie wiem, Krzychu, może mnie też wesprzesz w tym, że jest taki etap, że w pracy chirurga, że już nie robi coś na ciebie wrażenia, no, jakby na tobie, jakby to nie zabrzmiało źle. No po prostu się odparniasz siłą rzeczy, nie? Ale jak przyszedłem do pracy na oddział covidowy i zobaczyłem ludzi, którzy umierają dusząc się, to zrobiło na mnie wrażenie. I naprawdę mówię, wow. Bo ja tak sobie myślałem, że jak to jest ciężki problem, bo jakiś miałem enterowirusa i naprawdę... No, popacało cię zdrowo. Strasznie, miałem zapalenie wątroby. Miałem taki ja ogólnie śpię dobrze, więc miałem choroba bostońska? To jest to, co miałem tam wyjebało mi na twarz i w ogóle na ciało? Bostońska to nie jest bostonka u dzieciaków? Karol miał tajemniczy enterowirus, który był hepatotropowy i dostał tak jakby zapalenia wątroby od wirusa, nie zapalenia wątroby. I ciężko mi się oddychało. Poklepało go strasznie. Ciężko mi się oddychało, ciężko mi się w ogóle brzyło. Gorączka do 40 stopni. I w ogóle i dwa tygodnie tak ważyłem. I jak teraz myślę, że ci ludzie, ja powiedzmy zdrowy chłopak, silny, szczerstwy, no to jakoś sobie poradziłem, ale jak sobie myślę, kurwa, że jakiś ktoś mniej heglawy miałby coś tego typu, no to zgon. No bo ja już miałem takie myśli brzydkie momentami w nocy. Więc tak sobie myślę, że ci ludzie, którzy się duszą, nie mogą złapać oddechu. Tym bardziej jest psychikę jeszcze straszne to jest. Wiem, o czym mówisz, bo znaczy ja nie lubię, jak na to się mówi znieczulica, jakoś to słowo mnie wkurwia po prostu w stosunku do pracy. Bo, to, że na przykład jesteś w stanie znieść stres, kiedy ktoś obok umiera i działać w tym czasie, a później nie siedzisz w kącie i nie ryczysz, to nie jest znieczulica. To nie jest to, że się nie przejmujesz tym człowiekiem. Tak, no. Absolutnie, wręcz przeciwnie bym powiedział. Natomiast ja zawitałem, mobilizujesz się. Zawitałem na oddziale covidowym i akurat doktor gdzieś wyszedł i jego pacjent, jak on wyszedł szukać tam rentgena czy coś tam, właśnie to się stało, że zaczął się dusić. I widziałem właśnie tam pacjentów, to jest straszne generalnie. I się w ogóle dzieją bardzo dziwne rzeczy, mówią i anestezjolodzy, i interniści. Bardzo. Że bardzo dziwne, że na przykład ktoś potrafi mieć saturację na przykład 15. 30, tak. Tak, 30, tak, właśnie, 15. To, właśnie to samo chciałem ci teraz powiedzieć, że to się zdarza. Normalnie masz ten czujnik z tlenu i on na przykład tam pisze... Normalnie jest 90 kilka. 90, ponad tak, 95. Tak. Jak ktoś ma 60, to jest już ojom. To jest już... A tam jest na przykład, że ma 30, jeszcze serce w ogóle bije, bo normalnie jest tak, że jak masz 30, to już tak nie bije serce, że ten czujnik na palec nie pisze. A to wtedy na przykład jakiegoś czegoś pobudzę, Viagra czy coś? Żeby się było raczej, chyba żeby Viagra się było czego za trzymać. Serce, ale emocjonalnie. Żeby się było czego trzymać. No, ale właśnie to jest bardzo dziwna choroba. A czy spotkałeś się z tym, że ci ludzie, którzy właśnie mają, no bo to jest oddechowe problem, czy ludzie nie potrafią oddychać?
Myślałeś nad tym? Skumiałeś to? Wiesz co, ludzie generalnie nie potrafią oddychać, tak w ogóle zdrowi, nie? Bo jakby ktoś poszedł na takie nauczanie zdrowego oddychania, no to wiadomo, że jest zupełnie inne, nie? Trzeba forsować przeponę i tak dalej, i tak dalej, że żeby tak, no ale to tam powiedzmy wyczynowa sprawa, no to może oni potrafią super oddychać, a my potrafimy. Nie, ale to jest to, co jak ja miałem tego enterowirusa, no to generalnie musiałem, ja wtedy już miałem wiedzę medytacyjną. I no cierpiałem mocno. I żeby w ogóle zasnąć, to ja robiłem medytację. Ustawiłem się poduszkami tak, żeby mieć pozycję taką, żeby tu był łatwy przepływ. I dopiero jak zacząłem medytować, zasnąłem gdzieś o 4. I tak sobie teraz myślę z perspektywy tych ludzi, którzy tam cierpią, no to jeżeli oni gubią oddech, oni panikują, oni przyspieszają oddech, gubią, to wszystko się nakręca cały czas. Cała i... spirala. Wtedy trzeba po prostu dać morfinę i trochę się tak? to... Taki jest patent, że trochę się ten oddech uspokaja, bo trochę ten ośrodek zwalniasz oddechowy i on tak naturalnie, fizjologicznie chodzi, jak oni się nakręcają. No. To dwie, to powiem wam taką... od zawsze uczyli na medycynie, że właśnie na taką ciężką duszność związaną z obrzękiem płuc, czy tam z obrzękiem jakimś takim płuc kardiogennym, czy właśnie taką duszność z choroby płuca, że daje się morfinę. W małych doweczkach takich, wiesz, takich, że nawet się nie kopniesz. A słyszałeś, Karol, że tych chorych covidowych się trzyma na brzuchu? Nie. Nawet ja nie słyszałem. Nie słyszałeś o wentylacji w ARDS-ie prone position? Ja śpię na brzuchu. Może na ojomie, wiesz, kurczę, no, u nas takich nie ma. Że masz chorego zaintubowanego i leży na brzuchu. Ja powtórzę, nie ma u nas respiratorów. Nie, jakby nie ma? To są pojedyncze przypadki. Jak jest respirator, to idzie na ojom. My mamy te CPAP-y, czyli to jest tak zwany wspomagania oddechu, że jeszcze oddychasz sam, na przykład tak bierzesz jak maska pół na... powietrza i on ci dotłacza resztę. Robisz taki... On ci, czyli ten, to co robił Elon Musk, te takie, czyli nie prawdziwe respiratory. Nie, on robił normalne respiratory. To jest takie coś, jak na przykład ludzie mają bezdech senny, masz taką maskę, tak jak miał ten Bane w Batmanie, taką maskę na twarzy i ona tak szczelnie przylega, że jak oddychasz, to on ci dopycha. Dopycha ci to, co sam nie weźmiesz oddechu. Wyczuję po prostu, że nawet delikatnie, jak nawet ktoś by się, normalnie by się udusił, powiedzmy, ale ma delikatny ten jeszcze odruch oddychania. To on popycha tą fizjologię i to jest trochę takie jeszcze, wiesz... Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. A respiratory by... Przyjechały z... No przepraszam, bo chciałem coś powiedzieć. Politycznego. Ale czy... Przerobiliśmy tylko kałachy. Na karabiny. Nie, nie, bo to był w ogóle temat, które nie działają. Rozmawialiśmy. Zaczyna się w piasku. Na początku jeszcze, chyba w zeszłym roku, że... No respiratory są mega ułatwieniem, tak? Możesz... trzymać typa, który już generalnie nic... Wiesz co, sprawa jest taka z tymi respiratorami, że jak już chłopa wrzucisz na ten respirator, to już odpręża się. To odpręża się, respirator za niego oddycha, ale w tym czasie mięśnie oddechowe są bezużyteczne. Jak mięsień jest bezużyteczny, to zanika. Więc po pewnym czasie, jak chcesz wrócić na ten oddech, to on nie ma czasami siły się oddychać. Okay. Wiesz, trzeba bardzo, to jest skomplikowana bardzo działka. Nasi ukochani anestezjologi, z których pozdrawiamy, się tym zajmują i wiedzą kiedy, co i jak, wiesz. To jest ciekawe w ogóle. Mało ludzi schodzi z respiratora, o tak. Że chirurg pozdrawia anestezjologa. Ja uwielbiam moich kolegów lekarzy. Ja każdego lekarza staram się darzyć największym szacunkiem, wiesz, bo to jest ciężka praca. Nawet jak ktoś jest zjebany tak potocznie, to wiem, że może ma do tego powód. Ja zawsze wychodzę z ręką tą na miło, no chyba, że już mnie wkurwi, no już nie jestem świętym Piotrem, kurwa, ale staram się zawsze wyjść z tym takim... Witam, dzień dobry, słucham, co słychać, pozartować, wiesz, jakieś takie, wiesz, kultura. Krzychu mnie wprowadził we wszystkie żarty na temat anestezjologów. Ja? A znasz ten z samolotem, czy nie? Nie, tego nie. No, na pewno go, Krzychu, znasz. Nie, ja nie jestem fanem żartów anestezjologów, ja w ogóle nie jestem fanem tej odwiecznej wojny, kurwa, manteki, ale wszystko mi powiedział, co jak. Krew, mózg, tak zwany, wiesz. Ja w ogóle, ja nie jaram się tym, nigdy się nie jarałem, bo uważam, że anestezjolog... No, teraz pracuję na intensywnej terapii, ale anestezjolog sobie nie znieczula pacjenta tak dla jaj, a my sobie nie zoperujemy bez znieczulenia. Ale znasz tą taką historię, to mi kiedyś kolega opowiadał na bloku, że jak byłem jeszcze młodym chirurgiem, że... Będąc pod lekarką. Chciał mnie tak, wiesz, ustawić do pionu, ja operowałem z moim starszym kolegą i on mówi do mnie, ty kurwa, wiesz z czego ty się wziąłeś? Ja mówię, no nie wiem. On mówi, z takiego chłopa, kurwa, co przychodził i zęby wyrywał, albo wrośnięte paznokcie, kurwa, tam na wsi. Cyrulik. W XVIII wieku z cyrulika. I mój kolega się wkurwił, ty, a ty wiesz, z czego ty się, kurwa, wziąłeś? Z tego chłopa, co go, kurwa, trzymał.
No i koniec rozmowy, zamknął mu usta. Bardzo mi się to spodobało, nie? Także to było całkiem zabawne. Ale wiesz, z anestezjologiem w tym to nawet nie śmieszny żart, no ale może, że wiesz, lecą samolotem, no i tam pilot, captain speaking, mówi, czy jest anestezjolog, nie? No tam pierwsze wezwanie, cisza, drugie, czy jest, cisza, trzecie. W końcu, no dobra, wiesz, jak to w tym, w samolocie, wiesz, tego mówi, dobra, no jestem lekarzem, anestezjologiem, to proszę mi podejść do tego pana. Nie podchodzi. Dzień dobry, jestem anestezjologiem, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, jestem chirurgiem, mogę, że pan to światełko zapalić? I dlatego lubię to, bo to jest śmieszne. To się wszystko, drogą, to się kolega, w ogóle wszystko wzięło. Mateusza poznałeś przecież, naszego, nie? Ortopedę Nowaka. Może nie powinien nazwiska rzucać. Ale Nowak to jest popularne nazwisko. No Kowalski. Właśnie. Słuchaj, on miał sytuację w samolocie autentyk, że było excuse me the doctor, no to wiesz, pierwszy mówię. I tam znowu, wiesz, drugie wezwanie. Kurwa, wiesz, na wakacjach, wiesz, tu jest ta poduszeczka. Ale wpisał sobie doktor w Ryanairze. No właśnie nie. Tylko my zaczęliśmy razem, a w ogóle cieli tym, Katarem. No i faktycznie kobitka była z udarem i tam ją ratował na tym pokładzie. I tam spektakularnie, wiesz, tam pytasz go pilot, mówi doktor, czy wiesz, czy lądujemy awaryjnie, czy lecimy. On mówi, że lecimy. No i tam w ogóle bardzo się, a nie, on nie Katarem, on duńskimi tymi, KTM-em. I słuchaj, dostał w ogóle podziękowania. KLM? KLM? Nie, KLM jest holenderskie. Dutch. SAS jest duński. Nie, to KLM, to holenderskie, to przekręciłem. I słuchajcie, dostał w ogóle podziękowania, dostał vouchery na wyloty, jakieś tam w ogóle, no chuj w ten voucher, ale tak wiesz, do niego naprawdę odwdzięczyli mu się mega. Tak, nie? Tak, docenił ktoś to. Tak zawsze się śmiejemy, że kiedyś to nastąpi, u niego nastąpiło. To jest ciekawe. Mam jeszcze ciekawą historię. A ty miałeś, Krzychu, jakąś taką historię z ulicy, jako lekarz? Zacznij mnie to zastanawiać, czy jakoś tak, wiesz, przepraszam, czy mamy doktora? Ja miałem kiedyś, ale zapomniałem w ogóle, kurde, o niej. Autentycznie zapomniałem, ale miałem na ulicy, że musiałem udzielić pomocy. Pierwsze, co mi się przypomina, to moja mama ma wycinek z gazety Poród na Królewskiej Drodze, kiedy odebrała wcześniaka, zorganizowała takie domowej roboty parawany. Ludzie odgrodzili to gdzieś tam w Gdańsku Głównym i ona przyjęła poród wcześniaka na ulicy. What? I w ogóle śledziła losy dalej tego dziecka, wszystko było dobrze, jako później starszej poważnie? Osoby. Tak. Super. A twoja mama jest ginekologiem w ogóle? Ginekolog. Tak, ginekolog, endokrynolog, położnik. Tak. Ona była jeszcze będąc młodą lekarką. Bo chyba moja najlepsza historia, z ratowania człowieka na streetie, to było jak byliśmy w Londynie, pojechaliśmy do czwartej strefy, czyli do czwartej strefy to już kurwa godzina Uberem jechaliśmy, jakieś tam kurwa warehouse'y, tutaj cztery rodzaje bagien, tutaj bogs, swamps, marshes i w końcu idziemy przez te bagna i słychać tylko z daleka takie pum, 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 pum. Idziemy do tego, a tam techno w lesie, stary. Las, kurwa, środek niczego, techno w lesie, nie? No i techno w lesie, pierwsze co nas uderzyło, to tak, że mega ziołem wali tam już od wejścia do tego lasu. W ogóle w środku lasu, kurwa, bar rozstawiony, lasery, dymy, ludzie tańczą, techno napierdala. No i nagle, wiesz, gość padł, tam nikt nie zwrócił najwyraźniej uwagi, ja już jak on się odwraca, to ten gość jakiś czas leży, też nikt nie patrzy. No ale podszedłem do niego, wszyscy tam, oh my god, machają rękami, krzyczą ci Anglicy. Ja tak, z Iską się pochyliliśmy, Iska tak, sprawdziła czy oddycha, ja sprawdziłem puls, patrzę tam oczy, nieobrzygany, dobra, ciach go na bok. Wypierdoliśmy go tam gdzieś pod taką wielką kłodę drewnianą, no i tam sobie leżał. To jest moja największa interwencja lekarska na streetie. Chyba nic więcej nigdy Mateusz nie zrobiłem. Mateusz mi opowiadał tą historię, że kiedyś pod Galerią Bałtycką był wypadek, wiesz, tam się zderzyli na studiach jeszcze. I tam się chyba co tydzień zderzają. Chłopa zaklinowało w tym, w furze. No i tam podbiegł, bo tam już krwi spełno i tak dalej. Podbiega tam, a tam nagle Natasza, nasza przyjaciółka. O Jezu, wiesz, w ogóle nie wiadomo skąd, nie? Nasza wspólna znajoma. Tak? Wiesz, tam... Jot? Nie, ta inna Natasza. A, te? Te. No. I tam, Natasza, niejaka Natasza, te. Natasza. No. No i tam faktycznie tego chłopa tam ogarniał, nie? Przez tą szybę rozjebaną, bo trzeba było czekać na straż polarną, żeby... Ale to pod tym wiaduktem. To tak, jest kurwa tak. Co tydzień tam się kurwa coś wyjebuje tak na dach. I co się stało?
No nie, no tam go wyciągnął, nie? W sensie straż przyjechała, go wyciągnęli, on tam on już jak był rozjebany, to mu tam zabezpieczył, tylko żeby oddychał, wiesz, go trzymał na tych pasach, nie rusza mu tej głowy, wiesz, tam chyba jakoś tam się tam w miarę pozbierało, nie? Ja na ulicę to nie, ja głównie takie heroiczne akcje to miałem dwie albo trzy w szpitalu, ale tak na ulicę to ja nigdy nie spotkałem. Ja miałem ciekawą historię, mogę wam powiedzieć. Kiedy zadzwonił do mnie mój szef i mówi, słuchaj Tomek, mam taką koleżankę, ona ma karetki, wiesz, obstawia tam imprezy, może byś obstawił wyścigi konne. Jakieś tam zawody. To na jedynkę wezmę. W tym, kurczę, w tym takim fajnym pałacyku tam, no nieważne. No i tam pojechałem raz, fajnie, faktycznie, tam siedzisz sobie, tam patrzysz, te koniki skaczą. Chodzi o obstawę medyczną, nie o obstawienie tak, koni. Nie obstawienie. To był żart. No więc obstawiłem, faktycznie tam sporo się nie działo, fajna pogoda, słoneczko świeci, tam raz wstałem, musiałem usztywnić nogę, facet złamał i mówi do mnie ta pani, że słuchaj, obstawiamy taki bieg morsa, kurwa, czy kogoś tam jeszcze, nie był morsa, to był bieg jakiś tam wolności, czy chuj wie, ale to był jeszcze wrzesień, w miarę ciepło. I mówię, że nie bardzo mogę, bo mam szczeniaka, ja tym psa kupiłem i tak muszę się nim zająć. No to przecież panie doktorze, to jest taka plaża, to tam, no dobra, mówię, dobra, wziąłem tego szczeniaka, inkognito w okularkach przeciwsłonecznych z tym szczeniaczkiem, chłopaki karetką podjechali, mówię, chłopaki, ja to sobie siedzę, piesek sobie chodzi po dwórku, tam sobie niech biegają, jak coś będzie się działo, to dajcie znać, nie? Dobra, siedzę, palę kiepki, słucham muzyczki, fajnie jest, patrzę nagle, poruszenie, biegają gdzieś tam, pojechali. Mówię, kurwa, gdzie oni pojechali, wiesz? Wracają. Kładem? Nie, to mieli karetkę, wiesz, taką jakby stary, to nie był polonez, ale taki klimat, wiesz, polonez, taki kombi. Mały, wiesz, taki kombi, nie? Tak. Wracają, szukają, krzyczą, ja biegnę, że tu jestem, że macham, oni, wiesz, wysiedli, patrzą, nie ma, pojechali znowu, no to ja tego szczeniaka na ręce, biegnę z nimi, kurwa, tą trasą tego biegacza, tam w jakichś, kurwa, konarach, wiesz, przez jakieś tam chaszcze, przepierdalam się. Tak. Patrzę, oni znowu jadą tą drogą, to ja wybiegłem z tym psem, mówię, jestem, oni, aha, doktorze, bo nie chcieliśmy od razu po pana niepokoić, ale tam ktoś zasłap na drugim kilometrze. Ja mówię, zasłap, naprawdę, co się stało? No zasłap. Mówię, kurwa, to wieźmy tam do tego zasłabnięcia. Podjeżdżam, chłop, kurwa, leży. Nie? No już tam trwa akcja cała, nie? I mówię do tego kierowcy, bo to były jakieś takie złapanki chłopaki. Mówię do tego kierowcy, mówię, chciałem tak, wiesz, filmowo trochę to zabrzmiało. Mówię, słuchaj, człowieku, masz tylko jedną sprawę do zrobienia. Tu jest mój pies i masz pilnować tego psa, bo ten pies to jest mój spokój. Jak on będzie zaopiekowany, to ja będę mógł się skupić na swojej pracy. On zrozumiał, mówię, dobra, jedziemy. Biegam tam. Tam już oczywiście tysiące osób po kursie pierwszej pomocy tam robi jakieś cuda. Mówię, dobra, odsunąć się, a no, w dresie, wiesz, tam, nawet serio byłem w dresie, jakiś tam, wiesz. Odsunąć się, ona, nie, my tutaj, mówię, niech się pani odsunie. No ja muszę, nie lubię tego używać, ale musiałem powiedzieć, dobra, wypierdalać, bo jestem lekarzem. Nie? Wszystko. Dobra. No i tam trzeba było zacząć działać, faktycznie zatrzymanie krążenia, nie, tam gruba sprawa, hop, siny. Zaczęliśmy tam działać i mówię w tym zespole, że tam proszę to, proszę tam. Wszyscy zestresowani, to coś młode chłopaki, ten się trzęsie, tam coś tam, ten kurde, coś nie wiadomo. Dotlenialiście go, tak? Tak, no tam wiesz, no, ale puk, stukane i mówię, dawaj mi rurę, założyłem mu i to zaintubowałem go i tak dalej, tam dmuchamy. To jest chyba trudne, nie? Intubowanie, trzeba mieć pewność. To nie zawsze się udaje, wiesz, ja jakoś tak... Nie wiem. Poczekaj, bo zgubimy pytel. Tak, no ale zaintubowałem tego chłopa, wiesz, tam oczywiście pełno gapy, wszyscy zamiast pomagać, to jest właśnie najlepsza, to jest pierwsza reakcja. Telefony, wiesz. Akurat policja była, mówię do tych chłopaków. Koleś w dresie z psem. Mówię, chłopy, chodźcie tutaj, chłopaki. Mówię, ja jestem tam lekarzem, przedstawiłem się, weźcie tych ludzi stąd, nie? No więc tam jestem, dmucham, mówię, wkuj się. No tam widzę, że tam, wiesz, nie idzie. Ja pierdolę, mówię, dobra, masuj, dobra, wkułem, założyłem w kucie, tam wiesz, mówię, ty dmuchaj, on... Wiesz, ten młody ratownik. Ja mówię, dobra, kurwa, nie wiem, to rób cokolwiek, tylko nie stój, nie jak taka pizda, bo to, wiesz, przypał, bo ludzie kręcą, nie? Więc ogarnąłem to tam wszystko, tam całe szczęście jakiś tam biegacz, który faktycznie był takim ratownikiem chyba z doświadczeniem, tam mi trochę w tym pomógł, no ale tam pomoc udzielona w miarę sprawnie. Śmigło potem wylądowało, tego chłopa zabrało, ale wiesz, przed tym jeszcze... Jako tam pompuję, mówię, bierz defibrylator, zmierzymy rytm. Ten, okazuje się, że on nawet nie wie, co to jest. No ale dobra, tam wzięliśmy ten defibrylator. Nagle chłop tak na mnie patrzy z tym defibrylatorem. Nie mogę. Rzucił i zaczyna biec w las. Nie? No, ja pierdolę. A to był automatyczny czy ręczny? To był taki stary, taki 300-watowy. Ale ręczny, czyli ręczny. Ja mówię, co tu się dzieje? Mówię, to jest jakaś kamera, zatrzymam Majewski, wyskoczy, powiem, mamy cię, kto ci tak urządzi, że wyjdą kwiaty, kurwa, lusterka. Lusterka.
No tam wziąłem ten defibrylator, zmierzyłem, tam faktycznie miał jakiś tam rytm, już tam jakieś coś tam, zaczęliśmy go tam działać, jakieś PPA czy coś, no nieważne. A no uderzaliście nim? Nie, nie trzeba było. Bo miał jakiś rytm, tak? Tak, masaż, leki i tak dalej, nie? A co podawaliście? No tam adrenalina, najpierw tam, potem jakieś przeciwarytmiczne, amedaron i tak dalej, takie wiesz, nie, to wszystko tam było, nie? No ale nagle wiesz, masuje tam w pocie czoła, wiesz, to już trwa trochę, wiesz, facet tam jakieś pomału znaki życia jak daje. Strasznie męczące, wiesz. I nagle patrzę, mój pies przebiega, mi liże po ręce. Ja mówię, co jest kurwa, nie? Odwracam się, patrzę, a ten chłop stoi 2 metry obok i wiesz, kręci. Ja mówię, co ty kurwa, pojebało cię? Mówię, chłopie, wypierdalaj. Psa pilnować, wiesz, kutasie. Mówię, psa pilnować, nie? I biorę tego psa na ręce, mówię, masuj. I biegnę szybko na pełnym sprincie, 200 metrów, tam jakaś rodzina z psem stoi, wiesz, i mówią, proszę, to jest mój pies, ja z tym lekarzem, powodzenia panie doktorze, trzymamy kciuki, wiesz. Ja mówię, dobra, fajnie, wiesz, i biegnę z powrotem, nie, i dalej tamten. No i w końcu śmigło wylądowało, zabrał tego chłopa, nie, także tam on przeżył? Ponoć się nie zmarł, niestety. Nie zmaga. Zmarł. Ale ponoć wyszło, że facet miał anginę 3 tygodnie wcześniej, miał zapalenie mięśnia sercowego, chyba. Prawdopodobnie. Generalnie nie sprawa. Dlaczego to mówię? Nie do ratowania prawdopodobnie sprawa. Nie powinien po prostu podejść do biegu o tak. Trzeba powiedzieć, że najczęstszą przyczyną śmierci ludzi na świecie to są choroby serca. Dlatego trzeba. Co to znaczy, nie wiem, nie? Generalnie takie wiesz, nagłe, wiesz, no. Sprawy. To... A słyszałeś o megawaku? Słyszałem o zwykłym waku. A o megawaku? Nie zgadniesz. No, słucham, nie, powiem. Megawak to jest taki wak, który w tętnicę wpuszczasz i on wyciąga to, co robi zatory tętnicze. To jest wyciąga. Taki, ja wyciąga. No, tak. Dobrze powiedziałem. Tak, dobrze powiedziałeś. To jest taki jakby cewnik Fogartiego, który po drugiej stronie ma odsysacz do skrzepliny. Czyli tutaj wyciągasz, rozmielasz tą skrzeplinę, a tutaj ma podłączony z powrotem do przebiegu, tak? Żeby znaczy, oddać tą krew. Wszystko się dzieje wewnątrz naczyniowo. Tak jak robisz ten tętnicze stenty. Tak, to jest to. Zajebista że tutaj sprawa. Zatykasz to naczynie na chwilę, on tam przytyka, a to, co rozjebie, odsysa przez taki odkurzaczek i wpi. Ciekawe, co? Mega. Ale a propos obstawy, to słyszałeś ostatnio o moich wyczynach. O twoich? No słyszałem, że byłeś... Byłem w Pucku. W Pucku byłeś? Tak, byłem słyszałem. W Pucku. Ja słyszałem, że ty byłeś w Słupsku, jak był pogrzeb Jolanty Szczypińskiej. Nieodżałowanej po dziś dzień Szczypińskiej. Tak, Jolanty Szczypińskiej. Pielęgniarki zresztą. Zresztą tak, z moimi rodzicami chodziła do klasy. Tak si? Bardzo fajna osoba. To były ja. Ja też nawet nie chcę opowiadać, ale teraz byłem w Pucku. Bo była, nie wiem, czy wiesz, 101. rocznica zaślubin Polski z morzem. Otóż w 1920 roku generał Haller. Haller, ja znam ulicę Hallera. Ale Haller, tak. Haller to nie mieszał w założeniu Gdyni trochę? Nie, to chyba w 50 którymś było. Ja nie wiem, czy Haller zmieszał w założeniu. Słuchajcie, w 1920 było symboliczne jakby oddanie z powrotem tego fragmentu Polsce. No i w 101. rocznicę prezydent Duda szarpnął się ze swojej rezydencji w Juracie, żeby złożyć tam wieniec. A czemu nie w setną? W setną to była taka feta, stary. Właśnie w setną podobno było tak, że całe szczęście, że teraz był ten koronawirus i całe szczęście, że wiało i padało jak skurwysy, bo było tyle śniegu, że w ogóle wariactwo. A to teraz byłeś, Krzychu? Teraz byłem kilka dni temu, dokładnie 10 lutego, ale całe szczęście, że jest koronawirus i śnieżyca, bo w setną rocznicę go tak wygwizdali tam w tym Pucku, że całe szczęście, że teraz ludzi tam nie było. Co ty powiesz, a czemu w Pucku? Bo to w Pucku się działo? Zaślubiał w Pucku. Ciekawe. Port rybacki w Pucku. Pięknie. Puck jest pięknym miastem. Słuchaj, ja pracuję tak, tam w szpitalu sprawa. W Pucku na dyżurach. Tak, teraz aktualnie tam? Nie dyżuruję, bo teraz jest jednoimienny covidowy. Ale jak była normalnie chirurgia, to tam mam dyżury takie piątki z sobotą. Bardzo fajny szpital. Uwielbiam tych ludzi tam. Naprawdę pielęgniarki super, lekarze też. A dostajesz jakieś śledzie świeże? Kurczę, właśnie nie dostałem. Nie, bo jak na ostro pracujesz, to tam nie mają czasu się przygotować. Ale powiem wam, że bardzo fajny, bardzo fajnie. Już mówisz, że skończył jarać cygaro. Tak. Whiskarz musiała się zamknąć. To, co mi się najbardziej w tym szpitalu podoba, to nie jest stawka, bo stawka jest średnia. Naprawdę mam lepszą na miejscu, ale klimat i ekipa. Super. Tak? Bardzo fajni ludzie.
I Puck, ten szpital jest zaraz nad całym morzem. On jest tak, że tak, za płotem tak, w ogóle widzisz... z bloku operacyjnego był widok na, tak, na morze. Tak, tak, tak. A przez przypadek tam się znalazłem, bo kiedyś tam był docent Śmietański ordynatorem. To jest taki spec od robienia przepuklin. Spec w ogóle europejsko-światowy tak, od robienia tak, przepuklin. Tak. Rewelacyjny chirurg, nie? Super robi te przepukliny. Bo pojechałem do niego na kurs, na taki staż. Degustacja, bo my ostatnio... No, byłeś na staż, a bo tam w ogóle chodzi mój kolega z roku, Tomek Buczyk. Znam go. Z roku. Znam go osobiście, fajny chłopak. Bardzo ten... On już tam nie pracuje w ogóle, nie wiem, czy wiesz. Nie wiem. Pracował tam, ale chyba wrócił do Gdyni, do Redłowa. Wiesz co, kurwa, zapalenie zatok chyba. O. I nie czuję smaku. Znaczy czuję tak jedną czwartą, to nie choroniak. Bo byłem szczepiony dwa razy, więc to byłeś szczepiony? Nie, bo. Bo jeszcze tego nie było. Bo ostatnio w ogóle z Krzychem, tak z nudów pandemii, testujemy single malty. Bo nie ma na co wydawać. No, na imprezy nie ma, już teraz wszyscy. No, gdzieś trzeba wydawać pieniądze. No i teraz to chciałem, żeby spróbował. Nie mam pojęcia, co piję. Równie dobrze, tak jak mówią, mógłbym pić. Tobie smakuje? Bardzo. Nawet spróbowałem sotę bez soku. No. Mi bardzo podchodzi. Dlatego ja piję, wódkę, to znaczy okowite palikota. Nie, żartuję. Ta okowita jest bardzo dobra, ale no, teraz odjęło mi już kompletnie ten smaki. Bardzo dobra. Ja muszę powiedzieć, to jest skocz. Whisky, dobra. Ja to jest w ogóle chyba najstarszy single malt taki. Pisze, że number one. No, numer uno. Jeden ze starszych, niby lepszy. Ja myślałem, że nie potrafię czuć różnicy pomiędzy irlandzką a szkocką. I czuć. Irish tak. Jest słodkie. I ja lubię Irish przede wszystkim. Ja lubię szkockie, ale to jest dobra. Jaki lubisz typu, Irish? No ja piję go generalnie Jamesona. Głównie. Jamesona. Też my wszystkie. Oczywiście jest dużo tych bardziej górnolotnych i tak dalej, ale taka najprostsza w sklepie, żeby kupić sobie do właśnie tego soczku jabłkowego. Chłopaki i ja, to Jamesa to jest naszą podstawową tak, whisky. To jest taki właśnie król do blendowania. Jameson, JB, ja też lubię w ogóle, ja mam w ogóle mega słabość do JB, mimo też, że to jest tania whisky, u nas nie jest w Żabce, ale jest mega dobra. Ale była na pewno w Żabce. Było. A jak Jameson jak... uważam, że stosunkowo cena do jakości jest rewelacja. A jak po szczepionce? Miałeś jakieś przejście ciężkie? Pierwsze to w ogóle nie czułem szczepionki żadnej. Drugi, nie wiem, może taki delikatny byłem ospały. Nie? No ale w porównaniu do tego, co się może wydarzyć, to jest nic. A bolała cię łapa? Nie, bolało. Ja mam w ogóle tatuaż na ręce, więc tam jest dupa wytatuowana. Nie jest dupa, no jest kobieta, ale ma tyłek. No i mówię do tej pielęgniarki, że proszę w ten prawy kwadrant wcelować. O nie! Żeby było zaaspirować, nie? W prawy górny kwadrant i zaaspirować. Więc ta dupka jest puchła trochę. Śmiesznie. Ojej. Nasza koleżanka wspólna, Julia Piątek, miała ciężki przebieg po drugiej dawce. Ludzie tam... Zdarza się tak, że ludzie brali zwolnienia normalnie z pracy. Znaczy, wiesz co, ja byłem zmęczony, taki byłem, ale nie wiedziałem, czy to dyżur, czy coś, trochę taki byłem rozjebany, ale to może to było to. Znaczy, myślę, że to było to, tylko to w skali na 10 to było 2, no, umówmy się, jakiegoś takiego dyskomfortu życiowego. Ja po pierwszej szczepionce się bardzo źle czułem, ale też miałem kaca, więc ciężko rozkminić. Natomiast po drugiej rzeczywiście tak mnie bolała łapa, że nie byłem w stanie podnieść ponad poziom przez tak 2-3 dni. Mnie bolało miejscowo. Ale ludzie naprawdę pobrali zwolnienia, bo ja stałem przy zabiegu z pielęgniarką operacyjną po szczepieniu, to ona tak... opierała się na tym pacjencie znieczulonym i tak ledwo głowę trzymała, żeby tam nie wpaść. I naprawdę zlana potem, blada i później, dwa dni później pokazuje i taki odczyn na ramieniu takiej wielkości 5 cm. Ale, to jest jedyna akcja. Powiem szczerze, że to jest jedyna osoba, którą tak osobiście spotkałem, która mi powiedziała, że coś tam jej się stało. A tak to ludzie głównie się skarżyli na ból ręki. Odczyny poszczepionkowe na ręce są. Nawet się śmialiśmy, że jak pojedziemy na ten strajk kobiet, to będziemy krzyczeć do milicjantów nie w szczepionkę. Dostajesz do lupy z drugiej, nie szczepionka. Nie, teraz policjanci nie biją, teraz tylko zamykają w kotle. Nie, no całe szczęście, że nie zabijają. Nie? Ej, a moja koleżanka z Rosjanką w Moskwie była ostatnio... A była ostatnio na tych protestach za Nawalnego.
Wyszła na ulicę przypadkowo. Mogę o tym mówić, bo to mówiłem po polsku i śmiało. Wyszła na ulicę zrobić sobie relację i tam no, protestowała z nimi. I została zawinięta. I w Moskwie podczas tych protestów wygląda to tak. Na filmikach widać, jak ci policjanci rosyjscy... Oni mają takie, kurwa, żółwie ninja w takich... Stormtroopers. I oni generalnie mają przygotowane autobusy i generalnie zawijają ludzi, wsadzają do tych autobusów i to już jedzie na komisariat. No i ona została przypadkowo, znaczy przypadkowo, no trafiła do takiego autobusu. Wylądowała na komisariacie. Tam były przesłuchania. Na przesłuchaniach było generalnie powiedziane, że musi się przyznać do tego, że jesteś aktywistką. Przyznała się? Chyba tak. Znaczy, nie wiem do końca, bo to jest artystka. To jest w ogóle pianistka. I... Czyli, że nie uzyskasz konkretnej odpowiedzi. Nie uzyskam konkretnej odpowiedzi, ale dostawałem zdjęcia. Dostawałem zdjęcia na bieżąco. To było w ogóle zabawne. To jest jak że nie zabrali telefonu, nie? Jak, tak. Właśnie, jak nie zabrali. Ale... Jak z filmu Czernobyl to wyglądało tam. No i były przesłuchania, tam potem z każdym robiono wywiad. No i potem było do celi. I ona miała takie skórzane buty wyższe. To każdemu, ale jej też, zabrali szlagówki, żeby się nie powiesili. Poważnie? To taki old school trochę. No i poszli poszli do celi. A ty piwko pijesz? To tak na smaczek przyszło. Powiedziała, że dostała kaszę przed spaniem, gdzie była data ważności kaszy 2019. Dobry rocznik. Następnego dnia było... Zanim jej zabrali szlagówki, to jeszcze ich przewieziono do więzienia normalnego, bo na komisariacie oczywiście nie ma tyle cel. Ja pierdolę. I... No i tam dali te kasze, przespała noc, po nocy były zeznania i teraz przez to, że ona jest znaną artystką rosyjską. A jej ojciec jeszcze bardziej znany. To już inna historia, ale nie chciałbym o niej mówić. Ale to nikt nie skuwa. No to jej ojciec jest... Bardzo. Znaczy ona jest wybitną, a jej ojciec jest jeszcze bardziej wybitnym pianistą. Tak epic. I pianistą rosyjskim, Level który master. Się tak. zna z Putinem. I nawet pisze teraz list do Putina. Ostatnio jak rozmawiałem z nią. Ale list niepochlebny. Niepochlebny, ale taki... bo ona dalej jest w pierdlu? Nie, wyszła, bo właśnie. I to jest właśnie temat, że ona przespała noc i po nocy ją wypuścili, bo chyba się skumali albo wiedzieli, kim ona jest. Ale każda taka osoba, czyli jak poszedłbyś na protest kobiet, teoretycznie przekładając tam to, 14 dni byś siedział w pierdlu. I tak generalnie ci ludzie, których ona poznała właśnie na tym zatrzymaniu w tym autobusie, to wszyscy poszli na 14 dni do więzienia. To u nas tak robią, tylko że policja w Warszawie wywozi cię na przykład 40 klocków do innego komisariatu za Warszawę i tam cię zostawiają, no i później mówią, że okej, jesteś wolny. To jest środek nocy, a to jest kurwa kozia wulka. A kozia wulka. Tak. Tak robili. Pakowali tych ludzi tam hyc do autobusu i tam właśnie wpizdło 40 klocków. To ciekawe. No ją wypuścili, oni tam siedzieli 14 i ja potem właśnie z nimi gadałem, to jej ojciec właśnie pisze list teraz, ja się pewnie wysłał ten list do Putina i no i tyle. No i co? Wiesz co, mój kolega kiedyś został zatrzymany i trafił na Mostowski w Warszawie, na dołek. Co to jest? Komenda główna chyba. Jakim zarzutem? No tam jakiś tam... Wiesz, coś tam... Za coś tam trafił. Chyba, siekał pod lokiem. Stary, w ogóle byli tam w jakimś parku, robili jakieś osiedlowe akcje, ale bez żadnych przypałów. I zawinęli go, bo ktoś mi doniósł, czy oni mieli podejrzenie, on jest w ogóle dealerem narkotyków. Normalny chłop, wiesz, w ogóle wiesz, ale nic wspólnego w ogóle z narkotykami, nawet najmniejszymi, nie? No i zawinęli go na ten dołek, go wypuścili i opowiadał, że to spał z jakimś kurwa menelem w celi i rano mu dali taką pajtkę czarnego chleba i takich kurwa trójkąt twaroszku do serka wiejskiego do posmarowania, ojej. Rano dostał. I go wypuścili i potem przyszli do niego na chatę, on mieszkał na tym, na chyba, na Ochocie, dalej mieszka zresztą. Przyszli do niego na chatę policjanci,
żeby przeszukać ten dom, no bo był do nas, że jest dealerem. No i oni byli tacy przerażeni w ogóle, że tam jego obecnie już żona zaproponowała im herbatę albo coś do jedzenia tym policjantom. No bo wchodzą do domu, to może jakieś herbaty, panowie się napijecie, czy coś do jedzenia. To oni mówią, że kurwa pierwszy raz w życiu coś takiego usłyszeli. Żeby ktoś nie zaproponował herbatę. Panowie, może pajtkę czarnego chleba z trójkącikiem? Także to tam farsa. Oczywiście tam wiadomo, że nic tam z tego nie wyszło, no bo to była bzdura. Ale no mówi, że wspomina do dzisiaj tą kurwa trójkąt, serka, chochlę, czegoś tam innego. No. Ja słyszałem, Byłeś kiedyś na dołku? Ja właśnie, ja nigdy nie byłem na dołku, nie byłem nigdy na wyższej świałce. Byłeś? Byłem, ale to zostałem tylko skutecznie od stóp do głów spryskany gazem, zabrali mi pieniądze i wypuścili. Pieniądze? Z portfela. Naprawdę? Tak. Kiedy to było? To było na komendzie w Sopocie. Ale kiedy? Ale ja byłem też na tej komendzie w Sopocie, właśnie chciałem powiedzieć. To jest... koło uniwerku u góry? Tak. Tak. Zabrali mnie, znaczy ja tylko pamiętam, bo to były urodziny mojej cioci, które się odbywały tam w... Na dole Sopotu, no i tak niefortunnie skończyłem, że no, oddawałem mocz na fasadę miejską. No i rzekomo przyjechała policja i ja rzekomo wykrzykiwałem bardzo brzydkie rzeczy o rodzicielkach tych panów policjantów. No i tam trafiłem... To jest niemożliwe, oszczerstwo. I trafiłem tam, byłem na chwileczkę, zostałem spryskany gazem, tak jak się pryska mniej więcej brizem, jak zrobisz kupę. Zabrali mi pieniądze z portfela i powiedzieli, że mogę sobie iść. Jezus, słuchaj, to miałem tak, że byliśmy sobie na molo w Sopocie, bo tam taka rocznica była moich kolegów, takie święto mieli w swojej grupie. No i mój kolega, też zresztą doktor, niedawno doktor oficjalnie nauk medycznych, w ogóle wiesz, splendor karierowi, ale mówi, że mówisz z taką dziewczyną w klubie. Ja mówię, daj spokój, stary, wiesz, mamy taką rocznicę tutaj. Nie, no muszę iść na 5 minut. Mówię, dobra, to pójdę z tobą. No i poszliśmy do tego klubu, on rozmawia z tą dziewczyną i nagle jakiś, wiesz, ktoś tam podbiega i go uderza w twarz. No i wiesz, ja oddałem temu panu, który go poczęstował. Ochroniarz wyprowadził nas obu, Bogu ducha winnych tak naprawdę, no bo broniliśmy się. No i powiedziałem tego ochroniarza, że ja tu będę stał tak długo, aż wyprowadzi też tego drugiego, którego uderzył, tego chłopaka, nie? On mówi, nie, bo jak go wyprowadzę, to będziecie robić awantury. Ja mówię, nie, tam żadne awantury. Wyjaśnimy sprawę, o co chodzi, co są starzy znajomi, sami swoi i tak dalej. Nie? W międzyczasie napisałem SMS-a, tam było chyba ze 20 moich kolegów na tym molo, tam świętowało. No i jak to się, kurde, skończyło, to wypnął go z tego klubu i zaczęła się regularna burda na Monciaku. Dym. Doniczki, jakieś takie cuda tam. No i podjechała policja na sygnale, tak wjechała w tłum. Jedyną takie osobą, Alarendo, która... Kangu, nie? Nie, to był Fiat, nie pamiętam jaki, ale to był Fiat, taki w kombi. Czy to może już Kia? Nie, jeszcze Fiaty. I jedyną osobą, która na masce została, jak już wjechali w ten tłum, to byłem ja, więc zawinęli mnie na górę. Oj. Ja aż tak wchodzę do tego radiowozu, mówię, panowie, ale o co chodzi? Zamknij kurwa mordę. Dobra, koniecznie się nie odzywam, wiesz. I tam... Statystyki muszą się zgadzać, zawinęliśmy. Wjechałem na górę, wiesz, tam wzięli mnie do tego pokoju przesłuchań i co pomyślałem sobie, dobra, pokój przesłuchań, to muszę być twardy. Jak Bogusław Linda, kurwa, psa, wiesz, nie będę z nimi tak pogrywał, wiesz. Nogę za nogę założyłeś? Do końca, mojego lub jej, wiesz, ale no mówi do mnie... Tutaj 500 zł, mandat, dokumenty zabrali, bo tam była legitymacja studencka, tu pismo na uczelnię do rektora, zostanie pan wydalony i tutaj mandat. Ja tak chciałem być, tak. Podpisuje pan czy nie? Ja tak, sram na twój kwit, wiesz, i tak podpisałem, że podarłem ten mandat. No to pan policjant z wąsem starszy tak popatrzył, faktycznie podarty, odłożył, wstał, podszedł i tak mi wyjebał, że po prostu... Zleciałem z tym fotelem, z tym krzesłem przesuwanym prosto na półę, leżę tam w tym kącie z tym nogami do góry, nie? Zabrać tego chuja, nie? Tam tak usłyszałem. No. No i mnie zabrali, a że dołek był pełen tego dnia, to jeszcze dostałem tam parę płaskich i mnie wyjebali przed ledwo, tak dosyć mocno poturbowany, taki byłem lekko półprzytomny, bo tak trochę dostałem. Wyjebali mnie pod ten szlaban, tam jest taki szlaban. No tak, i pod tym szlabanie... przed uniwerkiem. Tak. Tak. I tam leżałem pod tym szlabanem, taki, wiesz...
ledwo ciepły i nagle słyszę, o kurwa, to on, i biegnie tych 15 moich kolegów, bo już wiedzieli, że chyba wyjdzie na dołek na Sopocie i mnie tam, wiesz, jak na drzwiach ponieśli, jak, wiesz, to są takie piękne chwile, wiesz, bo to jak Wiśniewskiego mnie tam nieśli, bohatera, wiesz, padł. Tak, ja mówię, że ich kocham, oni, że mnie też kochają, że dlatego przybiegli, wiesz, to są takie piękne męskie chwile, prawdziwe, wiesz, rywalizacji. Nieźle. Potem pojechałem na SOR 1. Wypisałem się na własne żądanie. Taki klasyk, nie? Klasyka. Klasyk. Taki zawsze takiego Benela przywożą. Tak, przywieźli mnie na SOR. Miałem 2,4 promila we krwi. I pani doktor zrobiła mi zdjęcie RTG. Ja mówię, że co to jest zdjęcie w dzisiejszych czasach? Przecież ja mogę dostać, miałeś jakiś tam wylew krwi, MTK i tak dalej. Jestem student, wiesz. Ona taka zmęczona życiem dzisiaj, to przepraszam bardzo serdecznie. Jakby była tym 7 słuchaczem, to ja. I wiesz, ja mówię, że jakiś tomograf komputerowy i w końcu wypisałem się na własne żądanie. I mało tak jak, słuchajcie, to jest najlepsze, w ogóle wychodzę na własne żądanie z tego szpitala, bo zabrała mnie karetka, on zadzwoni po karetkę, nie? No i tam, wiesz, nikogo ze mną nie było, więc wychodzę na własne żądanie po 2 godzinach, taki obity, miałem cały ryj w śliwach, gdzieś mam w ogóle zdjęcia z tego. Wychodzę taki zajebany, 4 rano, i nagle patrzę tam wschód słońca i biegnie, jeden bez koszulki, jeden poharatany, drugi przez szlaban, 4 przybiegło jeszcze z tego kurwa Sopotu. Jak zabrała mnie karetka, to oni zaczęli biec. I przybiegli. To jest piękne momenty. Zaczęliśmy się wszyscy ściskać. W tym jeden, ten bez koszulki, to jest ten, co teraz jest doktorem nauk medycznych. To jest zabawne. Mnie to bawi, jak se porównasz policję. Ale że ja to tych policjantów rozumiem, naprawdę. Okej, okay, rozumiesz, serio. Ale jak se na przykład, nie winię, jakbyś był w tym samym momencie, na przykład w Holandii. Nastawiasz drugi policzek. Byłbym gorszy, jakbym był policjantem. Ale jakbyś był w tym samym momencie w Holandii, to byś nic nie dostał. Ja odlewałem się na mur i panowie powiedzieli, żebym tego więcej nie robił, dokładnie, bo będzie kara. Dokładnie. W Holandii, ale tam jest, w Holandii jest taka zasada, że zawsze się dogadasz z policjantami. Ja przynajmniej raz znaczy, się chyba, dogadywałem. Robisz czodę. Ale ja słyszałem od... Raz udało mi się w Holandii tak no, odstąpić od kary, ale od ludzi, którzy na bieżąco tam żyją, to zawsze dało się dogadać. To wszystko było takie polubowne. Nie było właśnie takiej przemocy. A za to komenda sopocka słynie ze swojej wyśmienitej obsługi. Jak to mówią pacjenci, bardzo dziękuję za dobrą obsługę. Ale wiesz co, ja tak powiem ci, że ja się mnie dziwię trochę. Też byś sobie jebnął? Też bym sobie chyba jebnął. No, słuchaj, no przychodzi taki małoletni szczeniak, mówi do tego zmęczonego o 3 w nocy policjanta z 20-letnim doświadczeniem. Popełniłeś takie samo fopa jak mówienie o TK pani doktor, stary. No wiem, no wiem, ale to miałem 2,4 promila. No. Dobra, ale czy to jest, czy przemoc jest... It's not the answer. No nie jest answer pewnie. No, czy przez to, że cię uderzył, to się nauczyłeś? Nauczyłem się, no. Tak, zdecydowanie, jak będę miał następnym razem 2,4 promila w Sopocie, to nie będę tak mówił. Albo nie, w sumie będę dalej, bo powiedziałem, że w sumie żyję dalej, także nie. Wiesz co, kurczę, my to jesteśmy też my. Musimy też wziąć poprawkę na to, jacy my jesteśmy jako ludzie. Ale wiesz, jak są pacjenci, wiesz, jakie jest społeczeństwo. Oni mają dużo, dużo gorsze przypadki. Teraz przychodzi taki człowiek na służbę, on ma w domu dzieci, rodzinę i przychodzi wkurwiony, bo musi mieć nockę w sobotę zamiast siedzieć w domu. I przychodzi tych okurwieńców naćpanych masa. Którzy są naprawdę, ja to chyba byłem najgrzeczniejszy z nich. Nie, bo to jest tam, w ogóle stężenie w Sopocie, tak? No, więc, pod krzywym domem no, sobie podjeżdżają, mają chyba... My kiedyś musieliśmy szczypcami wyciągać dowód osobisty zagryziony przez delikwenta, który trzymał w zębach, musieliśmy wyciągnąć kombinerkami, bo nie mogliśmy wyciągnąć dowodu, tak zagryz. A wyszła go policja. A dlaczego to zrobił? Bo wdychał taki płyn do czyszczenia, felg. To znany temat był tak. Kiedyś, swego czasu. Tak. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale to był taki... Znaczy, to się pewnie tak, to nie było to, co miało być. Było to coś innego pewnie, no ale nie, w każdym razie pewnie chodziło, że pokaż dowód i... No poczekaj, ale przerwałem ci, bo było... A nie, wiesz co... We went deep. Nie, poszliśmy deep, bo zastanawiam się, czy w Holandii mają po prostu takich okurwieńców na co dzień, wiesz, bo to społeczeństwo też jest inne. Ja mi się wydaje, że mają, bo mają ludzi z Bakanek. Mają z Polski. Imigrantów. Ale mają ogólnie z Bakanek ludzi. Z Bakany, ale Bakany człowiek nie jest agresywny raczej z tego, co tak kojarzę. No ale pewnie sika, co słyszałem. Odpala fekalia, gdzie tylko się da do kanału. Smaruje wózki w Carrefourze głównym.
No, ale nie, dotyka w pomorski. Chyba nie jest agresywny, cholera, do policji, jak do niego podejdzie. Smaruje z tą kupą, jakieś tam ma ciekawe ale wiesz, rzeczy. Jak masz takie stężenie turystów, jak sobie wyobrazisz, w 90. którymś zalegalizowali marihuanę, ale... no to stężenie turystów ze świata. Ale ci są spokojni, no, ci są na te, na. Ale to na tak tych, możesz sobie iść do każdego coffee shopu sobie się zjarać? To chyba tak na mnie patrzą na paszporty, jakieś teraz? Takie rzeczy. Tak, no, teraz, oczywiście. Teraz się zmieniło trochę, ale nadal tak możesz zrobić. Ja byłem pierwszy raz 9-8. Ale nie, Karol, to się ostatnio zmieniło troszkę. Musisz mieć, kiedyś było takie coś, że musisz mieć VIT pass. VIT pass. Co to jest? VIT pass. Tak, no tak, ale to... Że niby tam nie możesz zajarać, jak sobie tak po prostu przyjechałeś, ale to już tam jest jakoś obchodzone. To jak ja byłem 9-8, miałem wtedy ile lat? Kurwa. 8? Nie. Miałem... Jak tam na Neostradzie się pykało? 512. Ja się śmieję, bo ja mam ten adres na Steamie, mam na Neostradzie. Tak, 11 lat miałem. Byłem w Holandii, w Amsterdamie i szliśmy po ulicach. I przychodziliśmy koło coffee shopu i ja zobaczyłem typa takiego bladego, leżącego, znaczy głowa była na stoliku i była, oni wtedy dawali na takich podkładkach do piwa, to podkładki były brandowane baką i tam dawali zioło i on miał resztki tego zioła. No i ja wziąłem, zawinąłem tą podkładkę z tym resztką zioła, rzuciłem do torby plastikowej, mojemu bratu dałem na prezent i... Brat na pewno nie słucha, to możesz mówić. Podoba mi się to. I no tak pamiętam wtedy, że można było normalnie wejść, bo pamiętam, że tak. Chyba wtedy nasi starsi koledzy to kupowali normalnie, wchodzili. Ja pamiętam, mam takie zdjęcie w ogóle gdzieś na telefonie, na aparacie, gdzie wbiegłem do coffee shopu, wyobraźcie sobie, mały dzieciak wbiega do coffee shopu, pyk i wypierdala. Karol, są coffee shopy i coffee shopy, bo są coffee shopy w czerwonej, to tam jest FIFA Rafa i w ogóle, ale jest też coffee shop na osi, tak jakbyś miał kurwa na stogach coffee shop, no więc coś tak, takiego. Tak, rozumiem. No ja byłem w centrum, pamiętam, że były tak jak są takie zbiorniki do kawy takie duże, to były takie z baką i tylko tak oni brali podkładkę, cyk, wsypywali i dawali typowi. Kurde, to były czasy. Nie, ale kurczę, chyba zjarani golesi tak nie są agresywni, tak mi się wydaje, o wszystko. Nie, ale pamiętaj, że wtedy jeszcze też grzyby były i inne rzeczy. Zdelegalizowali grzyby w 2008 po tych jakichś tam kilku głośnych sprawach, co ktoś wyskoczył z okna. No, ale na pewno jednak... tylko po grzybach. Nie, właśnie to wszystko to były przypadki, kiedy tam był mix. 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 Don't mix. Don't mix. Słuchajcie, mordeczki. Ile to gadu, a Chińczyków przybywa, nie powiem. Dzisiejszy odcinek sponsoruje pies Krechutek, który gdzieś tutaj krąży. Pies Krechutek śpi razem z Izą na łóżku. Tak, Iza śpi i pies Krechutek śpi razem z nią. Oraz dzisiejszy odcinek sponsoruje również Okowita Tęczyńska z Tęczyna. Tęczyńska Okowita Tęczynek. Nie zapomnij o whisky tym. Tęczyńska Okowita SA, ulica Tęczyńska 32067 Tęczynek oraz whisky Baumor oraz jaki browar? Browar jest Grodzisk. Z Grodziska. Tak. Pozdrawiam. Słyszycie wy ze specjala? Właśnie. Mogliście nas... Gdybyście odpisali na mojego maila, to moglibyście, tak, to mogły być same specjale. Perła Północy. Perła Północy. Szmata Północy. Próbowaliśmy. Też słyszałem to określenie. Próbowaliśmy, ale jeszcze spróbujemy. To jeszcze tak. Nie wszystko stracone. Niech zobaczą, co stracili. Tak. My wybaczamy. Wybaczamy. Także tym optymistycznym akcentem, może 2,4 jeszcze nie mamy, ale pracujemy nad tym. Żegnamy się czule. Final thought, jak to zwykle. Jakiś wiadomość na zabranie do domu. Jakaś. Albo ode mnie, czy od was? Od każdego. Zaczynaj, bo ja nie mam pomysłu. Zaskoczyła mnie zima przez ostatnie 2 tygodnie, kiedy codziennie padał śnieg oraz chciałem tutaj... Już naprawdę nie chciałem obsmarowywać, ale już byłem blisko napisania na do wszystkich... Do Trzaskowskiego, czy co? Do Trzaskowskiego też, ale chciałbym napisać na
do Gdańska na wszystkich możliwych mediach społecznościowych, bo jak dzisiaj rano jechałem na dyżur ratować ludzkie życie i robić wypisy, to kurwa na drodze, na głównej drodze, na Grunwaldzkiej było tak zaśnieżone i zapadane, że przy 15 na godzinę poszedłem bokiem jak dzik w malinę. I to jest moja wiadomość do zabrania do domu, że chciałbym, żeby ruszyły na miasto pługo piaskarki. Mi się podoba chodzenie bokiem, z czego, co ty wiesz. Tak, aż ciężarna aż prawie się pożygała od razu. Więc ja uwielbiam chodzenie bokiem, mimo że mam napęd na przód. Ale ty masz i napęd Peugeotę. Na tył. Też lubię chodzenie bokiem. Jeżdżę, nie? Więc, że myśl, to... Ja, moja myśl jest taka, że zima po raz kolejny zaskakuje drogowców od 2 tygodni. Jestem znacznie od pocieszony. Od 29 lat. Prawie tyle, co żyję. Ja mam taką myśl, to od razu powiem, że żeby nosili maseczki, szczególnie FFP3. Ostatni mój kolega przeszedł dosyć ciężko COVID-a. No więc zmartwiłem się, bo mówi do mnie, że kurde, wiesz, no młody chłopak gra w piłkę, ale wydolność już nie ta. Jo? I tak, tak, no na drugie piętro mówi, że jak schodzi, to czuję, że tak wchodzi, to czuję, że taki jest ten. I dzwonię do niego, mówię, Paweł, no jak ty się tam czujesz po tym COVID-zie? Jak to z twoją wydolnością? Mówi do mnie, kurde, wiesz co, z tą wydolnością. No ostatnio sobie na chuja wiadro założyłem 20-kilowe, no i chciałem wyjść na drugie piętro, no ale już kolana nie te... To jest moja rada. Noście maski. O, FFP3. Tak. I skończcie z tymi jebanymi przyłbicami, bo one nic nie dają. Oprócz ochrony przed szotem z lagi starego. Tak. Nie, no się obronią cię przed tym, jak ktoś ci napluje do twarzy. Tak, ale tak się nie zagażasz ogólnie. Bo jak wciągasz powietrze, to wciągasz od góry, od dołu, od boku. Ej, i ale... wszystko do nosa. Ale FFP3 nie powinni nosić niemedycy. Chyba bo... FFP2 powinni nosić. No właśnie, bo według FFP3 mnie... ma boczny zawór, którym wylatuje koroniak, czy nie? Według mnie ludzie powinni nosić szmatę na twarzy i to jest okej. Masz rację, Krzychu ma rację, przepraszam. A jeżeli się bardzo boisz, to załóż 2 szmaty na twarzy i będziesz wtedy bezpieczny podwójnie. Ja się zapytałem, czy w takim razie, czy to nie można pójść dalej, że założyć 3 maski. Ale Karol powiedział, że wtedy się dusi i umiera. Więc to chyba odpada. Albo też jest ten taki trend tych ludzi, którzy mówią, że jak wdychamy swoje powietrze, to mamy grzybicę i zwiększony tlenek węgla. A to tylko... A mówiłem ci o moich kolegach chirurgach? Nie. Całe życie spędzasz, pół życia spędzasz w masce, stoisz do zabiegów, jak jesteś młody, na przykład 9 godzin do jakiejś wycięcia trzustki, nie? Stoisz 9 godzin w tej masce, nawet nie pójdziesz się wyszczać. Ale teraz jesteś starym chirurgiem i nie możesz się zmusić, żeby przez 5 minut założyć maskę na obchód. To prawda. Także faktycznie chyba dla takiego ogółu to FFP2, bo one nie mają zaworu. Znaczy, chyba że jesteś zaszczepiony, to... Ej, ale możecie mówić bardziej tak konkretnie, bo teraz wychodzi tak, że ludzie powiedzą, oni nawet kurwa nie wiedzą, o czym mówią. Wiemy, o czym mówimy. Myjcie rączki. Nie, rączki nie tak bardzo. Kurwa, załóżcie maskę na nos i na twarz, tak żeby nie wciągać tego powietrza z tymi tak wirusami. Jest. Koniec. Ja nawet a propos mycia się, to jeszcze taką jedną historię wam sprzedam. Pierwszy rok zajęcia z anatomii i tak jest, wiesz, ten kadawer tam leży. A ty uczyłeś się w Gdańsku, tak, na akademii. Tak. To pierwsze zajęcia to były kości obręczy barkowej i kończyny górnej. Ale to był górnej. Pierwszy rok, nie pierwsze zajęcia. Czy aha, pierwsze zajęcia. Okay. Nie, to jakiś tam był któryś z kolei, okay. Z panią doktor taką, pozdrawiam, super kobieta, bez nazwisk, ale... Nie ta. Okay. No i mieliśmy zajęcia z brzucha, aha. No i tam wiesz, brzuch, miednica, no i wiadomo, narządy. Wiadomo. No i ona tak ogląda to prącie, takie było, kurwa, fest. Jak w przedramie. Jakie takie prącie, naprawdę europejski max, nie? I ogląda to prącie i tam, wiesz, tak dalej i mówi, zobaczcie, tak się odprowadza na pletek. Tak się odprowadza na pletek i tak patrzę na mojego kolegę, Michał, a ty odprowadzasz na pletek? On tak... A ty, Tomek? Ja... Panowie, nie, musicie odprowadzać na pletek, bo to jest higiena. To jest higiena. Pamiętajcie, nie pójdziesz dziewczyną na randkę, bo potem nie odprowadzisz na pletka, nie umyjesz się tam i to wszystko. No, to jest bardzo ważne. Odprowadzajcie na pletek. My tam, kurwa, spaleni ze wstydu, wiesz, wszyscy na nas beka. Także taka myśl na koniec. Odprowadzajcie na pletek. Tak. Chuj tam maszki, chuj tam COVID na pletek. Pamiętajcie, chuj to.
Na pletek. No. Ale tak. Jest... Ale... Nie, Karol, nie, chyba nie przebijemy tego. Ona po prostu chciała o nas zadbać. No. Ale to medycyna nauką życia. Nie chcę mówić, ale od tamtego czasu regularnie odprowadzam. Raz, dwa. Dobra, zajebiemy się. Kończmy. Buziaczki, pozdrawiamy. Zapraszamy na kolejne odcinki.